Jak Żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują. Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Rejkjavik, Joanna Okuniewska. Polska podcasterka, autorka m.in. słynnych podcastów Tu Okuniewska i Ja i Moje Przyjaciółki Idiotki, a także bestsellerowej książki pod tym samym tytułem z ponad 70 tysiącami sprzedanych egzemplarzy. Od 2023 roku nagrywa też podcast Matka Matce, w którym dzieli się spostrzeżeniami z perspektywy mamy czteroletniej córki. Asio, dlaczego Rejkiawik? To był przypadek. Bo szukałam jakiegoś miejsca, jak sobie wpisywałam w Google kierunki emigracji tam 2017, to wyświetliło mi się kilka, ale starałam się wybierać tak, żeby takie kryteria miałam, żeby nie było za daleko od domu, w stylu nie jakaś tam strefa czasowa 6 godzin czy 8, żeby dało się mówić w przeciętnej pracy po angielsku bo wiedziałam, że to też będzie bariera przy wyjeździe. I zawsze mi się gdzieś tam te kraje nordyckie podobały i zawsze mnie do tego chłodu ciągnęło. Zawsze chciałam zobaczyć zorzę polarną, być blisko przyrody. Sama jestem z Warmii i Mazur, więc wiadomo, no, w Olsztynie miałam kilka jezior dookoła domu, gdzie sobie lubiłam chodzić, biegać czy po prostu iść na rower. A że mieszkałam w Warszawie, to czułam już ten deficyt tego, tej natury dookoła siebie. I jak zobaczyłam, że... To był jakiś forum dla elektryków albo dla hydraulików, coś z takich technicznych zawodów. I ktoś tam właśnie mówił, że w Reykjaviku żyje i że dobrze mu się mieszka i że właśnie poleca wszystkim, bo jest zapotrzebowanie, że jest to jest, jest rozwój tej turystyki tam i że szukają bardzo ludzi do hoteli, do jakichś knajpek i sobie pomyślałam wtedy, no to sens. Reykjavik zawsze mi się marzył, marzyła mi się Islandia, i żeby pojechać i zobaczyć. Wiedziałam, że nigdy nie będzie mnie, przez to, że to jest drogi kraj, nie będzie mnie stać, żeby pojechać tam na tyle długo, żeby zwiedzić całą Islandię, plus doświadczyć tych wszystkich rzeczy, które ona oferuje i zarówno tych jasnych nocy w lato i ciemnych dni w zimę i tej Zorzy Polarnej, na którą też nie mam gwarancji, że ją zobaczę, kiedy tam pojadę. Więc pomyślałam sobie, że zwiedzenie Islandii jednocześnie mieszkając tam będzie dobrym rozwiązaniem. I chyba tak padło na Reykjavik. A pamiętasz, jakie inne miejsca ewentualnie konkurowały? Czy to było. Jak zobaczyłam bez Reykjavik, to już uznałam, że, że to jest super. Ale jak powiedziałaś, że szukałaś kierunków na emigrację, to brzmi bardzo poważnie. Mhm. Czy pamiętasz, jakby co sprawiło, że stwierdziłaś, dobra, spakuję się i wyjadę z Polski z biletem w jedną stronę? To było kilka rzeczy, które się złożyły. Pierwszą było to, że PiS doszedł do władzy i zaczęły się wszystkie te protesty kobiet. I wtedy już sobie pomyślałam, że zaczyna się robić nieciekawiej i trochę mnie to przeraziło, bo wiedziałam, że to jest chyba najlepszy moment, żeby wyjechać. Um, do tego jeszcze dochodziło moje wypalenie pracą w reklamie związane z, miałam tam zapewnioną swoją potrzebę kreatywności i wyrażania jakichś fajnych pomysłów i realizacji ich, ale właśnie ta realizacja była nie do, że bardzo długa, no bo wszystkie kampanie trwają, później się zmienia koncept i coś tam, więc bardzo wiele moich pomysłów było nierealizowanych. I bardzo mnie to frustrowało, i w którymś momencie wiedziałam, że przychodzę do pracy i robię takie dupo godziny, że to, czułam, że ta moja praca nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Że gdyby w tym momencie wstryknąć palcami i usunąć wszystkich e, e, ludzi, którzy pracują w agencjach reklamowych i wymyślają reklamę, no to wszystkim by się w sumie żyło lepiej. I, I nie byłoby tego cały czas napięcia i tego patrzenia na billboardy i tak dalej. Więc nie lubiłam wtedy swojej pracy. E, I to wypalenie już mnie tak zmuszało do szukania czegoś nowego. I wiedziałam, że na przykład w pracy fizycznej, w stylu w restauracji czy w, czy w hotelu, to jest jakaś praca, która faktycznie, jak się nie zjawi w pracy, to coś się zmienia, nie? że ktoś nie dostanie jedzenia, ktoś będzie dłużej czekał na jedzenie, czy ktoś, nie wiem, no, nie będzie mógł zostać obsłużony w jakimś innym sektorze, więc. Wiedziałam, że wolę wykonywać pracę, która faktycznie ma wpływ na innych ludzi i ułatwia im życie, niż robić jakąś pracę, która jest praktycznie niezauważona i którym się interesuje tylko to środowisko reklamowe, które wiesz, chce dostawać nagrody i tylko rywalizują między sobą, kto dostaje nagrodę. A tak naprawdę dla ludzi nie ma to żadnego znaczenia. Yy, I też to, że nie lubiłam żyć w dużym mieście, że miałam pracę w Warszawie, wiedziałam, że nie mogę z niej zrezygnować z takich przyczyn po prostu finansowych, i też wiedziałam, że to jest dobra praca, obiektywnie. Ale nawet, żeby wyjechać sobie, nie wiem, do Kampinosu, to już to zajmowało, wiesz, półtorej godziny w jedną stronę w korku, później trochę tam pochodzić po lesie, znowu powrót. Myślałam, że, że moje życie chyba jest za krótkie na to, żeby żyć w jednym miejscu. A tak to w ogóle ja się nigdy nie urodziłam, z jakąś taką, wiesz, potrzebą emigracji. ja mm -hmm. Nigdy nie miałam tak, że myślałam sobie: O, ale to by było fajnie studiować, i tam ludzie jeżdżą na Erasmusy, jakieś, wiesz, szukają sobie jakiś takich, w tym ISEC-u, czy ty innych jakichś stowarzyszeniach, opcji takich podróżniczych. Ja nigdy nie, nie należałam do tych ludzi. I myślałam, że zostanę w Polsce zawsze, dlatego nigdy się nie kusiło nawet sprawdzanie kierunków emigracji. Ale w jakimś momencie do mnie dotarło, że Warszawa nie jest dla mnie miejscem, w którym widzę się w przyszłości. Że i się nie podoba mi politycznie, i nie podoba mi się ekologicznie, bo to już też był ten czas, kiedy zaczęło się mówić więcej o smogu bo wyprowadziłam się 7 lat temu i to były takie pierwsze jakieś takie alarmy o tym, że faktycznie albo jest susza, albo jest zbyt wysoki, wysokie stężenie tych pyłów. Jak sobie myślałam nawet w perspektywie dalszego życia, no to wiedziałam, że to nie będzie zdrowe, mieszkanie w takim kraju, który, który jest zanieczyszczony. I to też było kolejnym takim aspektem, który mnie trochę przerażał w zostaniu tutaj, że te zmiany klimatyczne i to, jak gorąco już wtedy było w lato w Warszawie, a jak jest teraz, kiedy się widzimy, no to, to są takie... Jedne z większych takich rzeczy, które wpłynęły na moją decyzję. A czy to znaczy, że na Islandii też zrobiło się trochę cieplej w ostatnich latach? No, w zeszłym roku, nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, był tak suchy, suchy mech, że były pożary i normalnie okay. trzeba było gasić, y, gasić pożary w, na, na polach lapowych, bo po prostu było zbyt gorąco i zbyt sucho. Mm. Jest cieplej w, na Islandii niż było. Zdarzają się takie dni, gdzie naprawdę, zwłaszcza na wschodzie Islandii, gdzie nie wiem z jakiego powodu, czy tam jest jakiś prąd, dodatkowo, bo wiem, że Golfstrom jest od strony Reykjaviku, może z tamtej strony też, że nawet do. 30 stopni dochodziła w wakacje temperatura, gdzie przypominam, mówimy wow. o kraju, który ma krypcie ja lodowka. 15 i mało. Wistą teraz dzień. było 12 i to jest coś. Ja, ja chciałam, żeby ktoś mi to wytłumaczył, ktoś jest no na geografii albo na meteorologii, nie wiem, ale jakim cudem, kiedy w Reykjaviku jest 12 stopni i nie ma wiatru, jest tak ciepło, jak w Warszawie jak jest 20 parę. Że okay. możesz iść w krótkich spodenkach i w t-shercie, i po prostu jest ci idealnie i. i Możesz się nawet zjarać słońcem, będąc sobie godzinę poza domem. Że te temperatury ludzie, to jest bardzo śmieszne, jak turyści przyjeżdżają do, na Islandię i la, latem uznają, że jest tak, że w kurtach puchowych, że jest tak chłodno. I okazuje się, że biorą jeden t-shirt na krótki rękaw, a reszta to są jakieś merino rzeczy. I są zdziwieni, kiedy im się trafi akurat taki tydzień czy dwa tygodnie, kiedy jest skwar po prostu, i że Islandczycy biorą wolne w pracy, wystawiają sobie krzesełka, wiesz, na balkonach, w rozbebeszeni, opalają się, no bo to jest wielkie wydarzenie bo jak nie ma wiatru, zazwyczaj właśnie to nawet nie tak, że nie ma słońca, tylko po prostu wieje jakiś wiatr i to jest irytujące, ale jak jest przepiękna pogoda, no to plaże się wypełniają i, i ludzie biorą wolne i dzieci cały czas są na, na podwórku, skaczą do 23, bo jest jasno, więc y, widzę, że to, to się zmienia nie? i zmienia się ten klimat nawet w Reykjaviku. Ale też macie tak, że w lutym wyjdzie słońce i nagle właśnie są ogródki ludzie siedzą w t-shirtach. Pamiętam, jak mieszkałam w Szkocji, to mhm. nie, niezależnie od tego, jaka była temperatura, było trochę ładnie i po prostu wszyscy są najszczęśliwsi na tak, świecie. To, to jest u nas zauważalne, że jak jest jeden dobry dzień, albo pierwszy z takich dobrych dni, no to wszyscy czują ulgę, że w końcu to lato przyszło. No bo to, co jest też ciekawe w życiu na Islandii, to jest to, że się bardzo docenia tę pogodę, kiedy jest ładna, bo nie ma takiej gwarancji. To nie mhm. jest tak jak w Polsce, że wiesz, że będzie czerwiec i nie będzie 8 stopni że raczej jednak będziesz mogła wyjąć sobie letnie ubrania i że ten taki schemat tych pór roku jest dość spokojny i taki sam. Natomiast u nas no tak nie ma, bo jeszcze tydzień temu padł śnieg na północy i była zamieć śnieżna i dzieci miały zakończenie roku szkolnego. Było już teoretycznie astronomiczne lato, a i tak śnieg spadł. Więc kiedy się pojawia już ten taki pierwszy oznaki wiosny, to już ludziom zaczyna odwalać i już nawet jak jest, wiesz, sześć stopni, ale jest słońce i nie ma wiatru, to już chodzą w kroksach i, i w krótkich spodenkach i celebrują. No i teraz już się zaczynają, y, już rozkwitły łubiny, więc też jest pięknie i już ludzie wiedzą, że to, to już jest to prawdziwe lato. No i poza tym sztormem takim, który trwał tydzień ostatnio, takim nieprzerwanym po prostu wiatr, tam gdzieś powiewy do 85 km na godzinę, gdzie było naprawdę było jednocześnie ciepło, ale jednocześnie urywało głowę, no to wszyscy spędzają czas teraz w ogródkach i widzę, że też bardzo dużo ludzi bierze wolne, żeby pojechać gdzieś na miasto. Ale myślisz, że albo czy wiesz, że właśnie życie na Islandii jest trochę... Zależnie od tego, jaka jest pogoda i dzieli się na takie tryby, na przykład, nie wiem, tryb zimny, tryb ciepły, tryb jasny, tryb ciemny. Czy pogoda to yes. jest jakby temat, jakiś taki punkt odniesienia do tego, jak wygląda twoja codzienność? No oczywiście, no bo kiedy jest zima i słońce wstaje o 11, to logiczne, że rano jest ciężko rozbudzić i wiem, że Islandczycy i zresztą nie tylko, mają jakąś taką rutynę chodzenia na siłownię rano. Okej. Okay. I to jest dla nich bardzo ważne albo na basen, czyli te gorące baseny, gdzie wchodzą rano. Yy, wiadomo, że trzeba najpierw, żeby wejść do tego basenu, przebrnąć sobie po tym śniegu dookoła i zanurzyć się w ciepłym. Wiem, że to dla wielu osób jest taka rutyna, która im jest potrzebna do utrzymywania tego, żeby nie iść spać po prostu od razu, jak się dziecko do, do szkoły, albo żeby nie zasypiać w pracy natomiast jak jest jasno, no to ich rutyną jest siedzenie po prostu na mieście do późna i urządzanie pikników i urządzanie grilla w ogródku do północy i, i korzystanie z tego, że nadal świeci słońce i można się grzać. I też jest taki to jest dość śmieszne, bo jest bardzo dużo takich rzeczy, które bawią tylko ludzi mieszkających na Islandii, mm. bo wiesz, że to jest prawda, czyli to, że zima jest absolutnie jest jeden um, kierunek wakacyjny, który Islandczycy uwielbiają i to już jest druga Islandia i to jest Teneryfa. Więc okay. jak się zaczynają, znowu są odblokowane loty na, na Teneryfę, to jest absolutny szał, jak już po prostu oni się tylko pytają, kiedy lecisz i już nawet nie, nie trzeba pytać dokąd, bo wszyscy wiedzą, że chodzi o Teneryfę, mm -hmm. e, więc sami Islandczycy też potrzebują ciepła i też lubią wyjeżdżać i to nie jest tak, że są przyzwyczajeni, bo też narzekają na, na, na pogodę i to się zdarza, e, że szukają po prostu pomysłu, gdzie można odpocząć trochę od zimy. Dużo ludzi lata do Azji zimą, natomiast latem raczej starają się chyba spędzać, korzystać z tego, że jednak ten, te, te, ta pogoda nadejdzie. Nie? Tak sobie próbują wmówić, że będzie jednak trochę ciepło, ale mi się bardzo podoba to, że. Bardzo mnie to też wzrusza na Islandii, że jest to trochę taka metafora, że zawsze po ciemnych dniach przychodzą te jasne, że jakby to jest nieodwołalne, że może, ci, może akurat, nie wiem, porzeczkę albo rabarbar się nie pojawi, bo będzie przymrozek czy coś tam, no. ale zawsze będzie tak, że jednak ten, ta geografia i to jak słońce działa na Islandczyków, jednak jest już, to się, to się zawsze co 6 minut ci się teraz wydłuża dzień, nie? I to jest taka, lubię te, te, te pory roku, które się tak dobrze ze sobą przeplatają, bo jak już się dzień zaczyna wydłużać, to już się ma takie, mmm, to już jest fajne. A jak się dzień mm. na pewno skraca, to już zaczynasz zorzy polarnej wypatrywać o, o wiesz, o 20, więc to jest też coś, co no jest właśnie, podniecające. No właśnie, bo się, czy to jest tak, że, wiesz, jak jest ciemno, to trochę ten czas jest taką poczekalnią. Mm -hmm. sobie, Dobra, byle do wiosny. Tak. Mam wrażenie, że też w tak Polsce jest. tak jest, ale zastanawiam się, czy właśnie są te zimowe mm -hmm. aspekty życia, te, tego ciemnego życia, które ym, Islandczycy też bardzo lubią. Właśnie choćby ta zorza, że można też nie tylko przeczekiwać zimę, Aha. ale też czerpać z niej realną radość. Jakby co, jak wtedy sobie umilać czas? I czy właśnie no. ten czas jest nadal jakby wartościowy mm -hmm. i nie jest tylko oczekaniem właśnie do lata? Jednak Islandczycy chyba preferują lato, bo wtedy mogą, wiesz, uprawiać jakieś tam trekkingi, wszystkie sporty jeździć konno i tak dalej, ale widzę bardzo, bardzo dużo zimu, ludzi, którzy na biegówkach jeżdżą albo właśnie korzystają z tego śniegu i jeżdżą na snowboardzie czy na nartach pod Reykjavikiem. Jest sporo osób, które faktycznie zostają w domach i nie korzystają z tego i też zdarza się po prostu silny wiatr, więc mam wrażenie, że dla nich fajny jest też ten czas, który spędzają w domu, zimą, bo to wtedy się zaczyna ta taka pogoń za książkami i oni mm. mają te taka to się nazywa w grudniu powódź książek, świąteczna powódź książek, super. że wypada, tak się kiedyś robiło, że każdy musi pod koinkę dostać przynajmniej jedną książkę i oni później siedzą i czytają i, i faktycznie to jest bardzo taki, nawet w, w supermarketach y, takie stają gigantyczne stędy z różnymi tytułami przez cały grudzień, kiedy normalnie takich książek raczej w normalnym takim sklepie spożywczym nie ma. Y, więc tak... Uważam, że starają się jednak spędzać czas w środku z rodziną i gdzieś tam siedzieć sobie po kawiarniach, pić gorącą czekoladę i, i litry kawy, niestety bardzo niesmacznej kawy. Kawa na Island jest niedobra? No właśnie jest niedobra. Jest taką zwykłą kawą, no chyba że ja już się wysnobiłam, wiesz, tą kawą specialty, i już zaczynam rozumieć te, to, dlaczego się ludzie tym jarają i że faktycznie każda że kawa smakuje inaczej. Mm -hmm. Że zawsze miałam wrażenie, że kawa jest po prostu kawą. A okazuje się, że tu jest bardziej cytrusowa, tu jest bardziej jakaś tam karmelowa i że można się jarać tym, czego próbujesz, że to jest fajne w ogóle ta sensoryki dalej, jak się skupiasz na smaku czegoś, a kawa w Reykjaviku jest po prostu jak kawa w PKP. Ale tam nie dotarł trend właśnie special kawiarni? Trochę się zaczyna, ale okay. nadal to są takie bardzo mało, bardzo mało miejsca. No. no to czy w takim razie istnieją jakieś trunki, albo jakieś jedzenia, którymi mm -hmm. Strycy się ekscytują, albo które traktują poważnie i rzeczywiście na wysokim poziomie to stoi? Chyba piwo kraftowe. Okay. To jest coś, co oni lubią robić, i jest bardzo. taki. oni poważnie do tego podchodzą. Czy nie wypiją byle czego? Mm, też wypiją okay. byle. Co, żeby było taniej, ale lubią. Jest bardzo dużo tych takich małych, wrzucanych dropów, jakiś tam z jakimiś dziwnymi przyprawami albo coś, ale chyba nie mają tak, że kawę traktują jako przyjemność, tylko jako taki obowiązek z rana. No. Okay. O, konieczność. No ale zostając przy tym jedzeniu, to, to co się je na Islandii? Co się je w miejscu, gdzie niewiele rośnie przez pół roku? Mm, bardzo dużo ryb i bardzo One dużo. Rosną. Tak, ryby rosną. Co prawda, znaczy ja też uważam, że ryby na Islandii są. Bardzo dobrej jakości i że po prostu dobrze jest je tam jeść. Że są ryby, które istnieją tylko na Islandii, w sensie nie da się ich zjeść na przykład w Polsce, albo nie wiem, jak ludzie jedzą na przykład fish and chips, no to możesz zjeść dorsza i możesz zjeść dorsza. I dorsza, którego zjesz w jednym miejscu, będzie mrożony i roz, rozmemłany, a dorsz, którego zjesz na Islandii, jest świeżo po połowie. Nie? Jest bardzo pyszna ryba, nie wiem jak jej, jaka jest polska, jej nazwa, nazywa się ona Blake, która jest trochę jak łosoś ale jest mniejsza, w sensie to nie są te takie wielkie płaty tego łososia, tylko takie one są węższe i też jest rybą tłustą, taką bardzo odżywczą yy, i jest bardzo popularna, w sensie no, to jest taka ryba, którą sobie w, właśnie w supermarkecie kupujesz na obiad. Yy, więc oni jedzą jakieś zupy rybne, z, zupy mięsne yy, z Lamby po prostu, bo owiec jest przecież cała masa i ta, ta, ta yy, jagnięcina jest po prostu bardzo tania. Yy. Więc raczej jedzą po prostu. To jest taka dieta oparta o, o tłuszcz. E, ziemniaki są też popularne islandzkie, takie bardzo małe i, i czerwone kartofelki. One się nazywają smelki, takie małe i też są bardzo pyszne, ale wiesz, Islandia się też trochę opiera o, o import rzeczy. Mhm. I e, no niestety. Ten wybór warzyw i owoców nie jest aż tak bogaty jak, jak w Polsce. I teraz, jak przyjechałam i zjadłam takie koperek, tak, koperek, jakieś tam małosolne, i to jest coś, co, czego mi tam brakuje faktycznie, czyli pójścia na taki ryneczek i wybierania sobie truskawek, które nie są z plastiku. E, mimo tego, że Islandczycy też mają truskawki, i, i mamy szklarnie, w których przecież są pyszne pomidory i pyszne ogórki, ale te truskawki, mimo tego, że są w szklarniach i mają dokładnie takie same warunki, jakby rosły na, powierz na powierzchni ziemi po prostu, na powietrzu. Są bez smaku. I kompletnie tego nie rozumiem. Może to jest ten, wiesz, sentymentalny element, który tutaj działa, że. Wszystko nie wiem, jest ale już wiem po prostu, wiesz, jak patrzę, ile kupić truskawki, bo moja córka lubi, ja lubię i po prostu nie wyobrażam sobie tego okresu bez truskawek, to już wiem, czy Hiszpania, czy Belgia, nie? <grym>, że z Belgii są lepsze, że są paradoksalnie. Wyszedłem od tej truskawki. Sp tak, że muszę wybierać y tak drop i gatunek. Znaczy, Szczerze, słuchaj, anegdotycznie powiem, że moja przyjaciółka przywizła mi z pola od swojej mamy mhm. wczoraj truskawki. Ja myślałam, że się popłaczę. Mm -hmm. jadłam już bardzo dużo truskawek i za każdym razem, wiesz, w jednym, właśnie w jednym dropie są jakieś wymieszane. Tak. Czasem jest taki zachwyt. W ogóle pomyślałam sobie, tak chyba działa hazard, bo bierzesz jedną, myślisz... i myślisz sobie, okej, okay, jest pyszna i nie wiesz co zrobić. Czy zostać z tym uczuciem, że ona jest taka pyszna, czy wziąć drugą, bo może też będzie taka pyszna, a potem ta prawda. druga jest słaba i ta słaba, myślisz sobie, nie, nie, nie mogę zostać z tym z takim efektem, znowu. muszę znowu znaleźć tą dobrą i ten. I ten Słuchaj, gambling, to tak się. bling borówkami, że że w jednym dropie, w jednym opakowaniu borówek, Każda jest inna, jedna jest większa, druga jest mniejsza, jedna jest bardziej niebieska, druga jest fioletowa i jak je wybierasz, to ja zawsze zaczynam od tych dużych, bo one są najsłodsze, a później i masz taki, mm, że pyszna, kolejna słodka i później chwytasz jakąś inną wiesz, mówisz, ta pewnie też będzie słodka i okazuje się, że jest kwaśna i od nowa musisz no, zaczynać tę grę. No. To jest faktycznie, ale z, chyba z truskawkami, jak masz z jednego, z, tej, z, e, jednego z jednego miotu, to one są porównywalne, może ci się taka bardziej wodnista trafić, tak. a z borówkami to jest po prostu... Od sasa do lasa. Cały przekrój smaków. Cały przekrój od kwaśnego do słodkiego. Więc y, ja już się nauczyłam, które truskawki kupować w Reykjaviku i też kiedy one się kończą. A to powiedz jeszcze właśnie, skąd polecasz truskawki? Tak? Może to Belgijskie się są najlepsze. Belgijskie jak, <laughs> tak. jak czekolada, to i truskawki. Dokładnie. No to one najlepiej. No najgorsze są z USA. To są takie Dłuży duże i bez to. smaku. One tylko są wyglądają ładnie na cieście, ale kompletnie nie dają żadnego, y, żadnego smaku. Y, no po prostu są ogórki islandzkie. Bardzo smaczne są te małe pomidorki islandzkie. Um, lubię, jak są pomarańcze, bo one nie mogą być złe. W sensie pomarańcze jest zawsze okej. Okay. Um, ale no to jest fakt, że w Reykjaviku, w ogóle na Islandii najbardziej brakuje mi dostępności owoc owoców i warzyw i tego, żeby one nie były w plastiku i żeby nie, by nie były po prostu takimi sztucznymi, wiesz, na naolejowanymi jabłkami. To, to jest, du jest dużo organicznych, mm -hmm. um, ale no to jest... To już też finansowo trzeba sobie okay. odpowiedzieć na pytanie, nie? Co, co komu um, bardziej pasuje, ale... Marzę o tym, żeby pójść tworząc na taki rynek, nie? Ale powiedziałabyś, że Islandia, przynajmniej jedzeniowo, jest droga dla Islandczyków? To też zależy, bo jest mi się ciężko wypowiadać, bo ja nie zarabiam w islandzkiej walucie, bo yy, zarabiam w polskiej i yy, wydaję w islandzkiej, więc jeszcze gorzej dla mnie. Ale Islandczycy kupują sporo warzyw i owoców, ale też sporo marnują. Okay. I to jest duży problem na Islandii, o tym się coraz więcej mówi, że, że Islandczycy po prostu marnują tony jedzenia. I też to może wynikać z tego, że ich stać mm -hmm. i sobie kupują i nie przejadają tego, ale też mają duże rodziny, więc to też jest tak, wiesz, wiem, że ludzie wydają na, na zakupy spożywcze dużą część swojej pensji. Że to jest jednak problem, że te ceny tam nie są takie adekwatne, z, tak się wydaje, że są bardzo adekwatne co do zarobków, a wydaje mi się, że wcale tak nie jest. Że jak rozmawiam z znajomymi i ktoś zarabia naprawdę dobrze, nawet więcej niż przeciętni Islandczycy, to też mówi, że musi uważać na to, co kupuje i patrzeć na, na ceny. Bo no. ciekawa właśnie, czy takie ryneczki właśnie z jedzeniem od farmerów to jest coś... Bardzo niszowo trendowego. Czy rzeczywiście Islandczycy jakby chętnie z tego korzystają? Bo już jest trochę taka opinia, może, mm -hmm. może to jest jakieś, wiesz, moje wrażenie o Islandii, że to jest życie w zgodzie z naturą, poszanowanie mm -hmm. ziemi, tego, co właśnie nasze lokalne, że ta osoba wybierze coś od rolnika po sąsiedzku niż coś z plastiku z importu. No Ale to, to, to są jakaś teowolki. Wszystkie rzeczy, które są kupowane na Islandii i są islandzkie, a są w plastiku. A, no to I super. to jest pytanie, na które też nie znam odpowiedzi. I mój znajomy Gunnar ostatnio pytał i próbował się do, dowiedzieć, czemu tak jest, że masz islandzkie ogórki i każdy islandzki ogórek jest ofoliowany osobno. Z wielką flagę Islandii. Ale po co sobie to robimy, że zaśmiecamy własny kraj e, tym plastikiem z naszych e, owoców i warzyw? Nie mam pojęcia. Mm, tak samo na przykład, właśnie te pomidory, one nigdy nie możesz ich kupić na wagę. One są, za, możesz jakieś importowane kupić na wagę, w sensie są takie po prostu, wiesz, że możesz sobie tam powybierać pojedyncze. Natomiast te islandzkie są zawsze w plastikowych kubeczkach. I, i nie mam odpowiedzi na to pytanie. To są ciekawe. islandzkie marchewki, które też są zawsze w worku. I jakby Dużo mamy i to są, to są pyszne, to są najsłodsze marcheweczki, jakie sobie możesz wyobrazić. I, ale jednak ten zero-waste'owy trend, mimo tego, że islandczycy sortują, wiesz, ostatnio byliśmy z moją córką sortować, oddawać na skup butelki. I to jest zajebisty biznes. Ja nie wiedziałam, że się dostaje tyle pieniędzy za jakieś tam puszki od wody, bo lubimy wodę taką gazowaną w puszkach. I ona, bo ta skranu jest pyszna islandzka, to wiadomo, ja nie jest tylko, tylko nie jest gazowana. Ja czasami potrzebuję taką idealną ilość bombli I okazało się, że ona, bo to moja córka postanowiła spieniężyć ten nasz recycling, i dostała 700 koron, czyli tam około 20 kilku złotych, za. Po prostu taką małą siatkę puszek, a ludzie tam przychodzą, na przykład, nie wiem, prowadzą knajpy, coś tam, albo z całej rodziny zbierają, z takimi trzema gigantami, albo po śmietnikach też dużo ludzi wyciąga i po prostu sobie jeżdżą rowerami i zbierają. I ja nie wiedziałam, że to jest taki hajs. Wrzucasz to tam, to ci jednocześnie sortuje, widzisz na kamerze, jak tam twoje butelki jeżdżą i są przerzucane do różnych tam puszki osobno i tak dalej. To ci waży i też jest kalkulacja, ile dostaniesz. Skanujesz kod QR, masz do tego podpięte swoje konto bankowe i w ciągu 30 minut dostajesz pieniądze na konto. Więc moja córka dostała 700 koron i poszliśmy na lody za to, bo chciała. Więc no to jest fajne. Jednocześnie bardzo dbają o to, i też, wiesz, odpady bio są specjalne torby, które się odbiera w sklepie, żeby mieć je za darmo, i masz specjalne opakowania, które też były rozstawiane. Po prostu już chyba rząd dostarczył je do naszych drzwi, i później, wiesz, wyrzucasz to do specjalnych takich kompostowników, i, i nie, nie, nie wytłumaczalne jest to dla mnie, dlaczego jest taka rozbieżność pomiędzy tym pakowaniem w plastik, a tym życiem blisko natury i, i dbaniem o środowisko. Ja też tego nie rozumiem, ale powiem ci, że czasami spotykam się z tym, że kiedy mamy sekcję eko, organiczną, bio, bo to też różnie bywa, to zależy co to znaczy... Mm -hmm to te rzeczy są opakowane w plastik. I ja wielokrotnie zadawałam sobie to pytanie. Myślałam, że po prostu dla wielu ludzi też ekologia niekoniecznie oznacza poszanowanie planety, co ekologiczne mhm. znaczy zdrowsze, tak? okay. bez pestycydów. Więc w ogóle mhm. nie włącza się to, że to też zanieczyszcza planetę, tylko jem kupuję lepsze produkty dla mojej rodziny na przykład. Rozumiem. nie Że to ekologiczne w ogóle może być różnie interpretowane. Też tego do końca nie kumam. Ale też mamy tutaj tą motywację finansową, no, że jednak mhm. okej, okay, mam poczucie obowiązku wobec, tak. wobec świata, wobec surowca, ale też dostajemy za to więc jest to miła motywacja, tak mm -hmm. mi się wydaje, ale to też, jak mówisz o tych mechanizmach, to pomyślałam sobie, no to może nam sugerować, że Islandia jest taka dobrze, nie wiem czy zdigitalizowana, ale że ma dużo innowacji, rzeczywiście wprowadza takie nowinki, które ułatwiają mm -hmm. życie właśnie w oparciu o nowe technologie, czy tak, yy, tak rzeczywiście jest? Tak, no jeszcze trzy lata temu nie było tak dużo, na przykład, stacji do tankowania tych elektrycznych samochodów. Teraz to już jest normą pod każdym urzędem, pod sklepami. No, jest tylko bardzo dużo tych miejsc do, do ładowania aut elektrycznych. E, bardzo jest takie, że wszystko praktycznie da się za załatwić przez internet. Przez taki m obywatel, powiedzmy, wpisujesz swój numer osobowy i możesz sobie jakieś zmiany w dokumentach, nawet możesz płeć zmienić sobie w dokumentach internetowo. nie? Wszystkie rzeczy, które, które da się przeklikać, to sobie robisz z poziomu swojego telefonu. Co prawda, zauważam, że to trochę zaczyna kuleć, kiedy nie jesteś w stanie się, w, nie jest coś przetłumaczone dobrze, więc. Myślę, że Islandczykom jest do, łatwiej, ja na przykład znam islandzki, ale nie na takim poziomie jakimś urzędowym, biuro, wiesz, taki, jakieś kredytowe rzeczy, nie, nie mam takiego słownictwa w ogóle, więc jest mi trudno wejść na stronę na przykład i załatwić coś w banku albo w jakiejś tam aplikacji, kiedy to tłumaczenie jest bardzo kulawe, ale dużo rzeczy się dzieje takich, myślę... Takie te kasy samoobsługowe i tego typu rzeczy, jakieś takie, że masz wózki na zakupy, w których sobie wkładasz telefon i skanujesz produkty ze swojego telefonu i od razu płacisz w telefonie, nie musisz chodzić mhm. do kas, tylko to, co wsadzasz do wózka, to od razu jest automatycznie już kupione. To jest no to, to jest też super, nie? No, więc jest sporo takich chyba, tylko ja nawet nie zauważam ich, już one mi się wydają w ogóle normą. No właśnie mam ostatnio w Estonii mhm. i zawsze się śmieję z moją przyjaciółką, która jest Estonką, że to jest Estonia, bo mhm. oni mają o wiele bardziej innowacyjne rozwiązania w wszelkich obszarach, niż no. na przykład u nas są w Polsce. I mają też te um, strzelają w sensie mają też takie różne, pokazuję, jak ktoś ogląda, to po, pozdrawiam. E, mają takie pistolety właśnie do skanowania tam swojej karty i potem też już twój koszyk jest, wszyscy wiedzą, Ekstra. co w nim jest, więc super. No. I też właśnie jestem ciekawa, czy macie to na lotnisku, że są te nowe um, przy przejściu security, mhm. są te nowe skanery, gdzie nie musisz wyjmować nic i nie, i nie możesz nie. mieć płyny powyżej 100 ml, bo to tam nie. nie było jeszcze, niesamowite. Jeszcze tego nie, 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 nie przeżyłam w Islandii, ale Zdarzyło mi się na lotnisku Chopina, tutaj, jak był jakiś chyba po prostu trial tego, i była jedna to stanowisko, i nas tam kierowali, i faktycznie to było bardzo dziwne. Ja nie Trwało w to. to sekundę, i, i wszędzie to powinno być, bo ta technologia jest pewnie droga. Ale myślę, to jest też fajne, że na przykład na Islandii, jak coś kupujesz, to kupujesz to na ten swój numer Kenitala, czyli na ten PESEL, powiedzmy, mm -hmm. tak to wyjaśnię. I na przykład nie musisz mieć paragonu, żeby coś oddać do sklepu. Bo po prostu Fajne. oni wiedzą, kiedy ty coś kupiłeś i, i, to, albo kupując, nie wiem, bilety do kina też podajesz, co nie wiem czemu, ale podajesz ten swój numer i oni faktycznie, masz bardzo dużo takich usług, które, o których nie musisz pamiętać o jakichś papierach, o fakturach do księgowej, coś tam, bo wszystko masz na swoim numeru tym canitala i to jest łatwe. Przy jakichś zwrotach, reklamacjach, coś ci się zepsuło, to też jest jakieś tam ułatwienie. Um, ja nawet nie zwracam uwagi na te ułatwienia, bo też często z nich nie korzystam chyba. Dużo jest w szkołach takich o, je, je, że widać, że jest dużo jakieś o robotyce, o programowaniu. E, dzieci mają bardzo takie multimedialne zajęcia, jakieś o muzyce to robią swoje po prostu wiesz w kodowaniu, robią jakiś swoją wiesz kurs z produkcji muzycznej, produkcji muzycznej, jakieś takie bardzo Fajne. no bardzo dziwne, ale też jednocześnie y, w przedszkolu mojej córki teraz byliśmy na sadzeniu drzew, czyli zalesianiu Islandii na takiej farmie, gdzie były małe owieczki, można było dotknąć owieczki, małe kotki i tak dalej. I tych farm jest dużo, Więc też oni bardzo lubią spędzać czas na takiej agroturystycznej y, aktywności, nie? Poza tym, że tak się digitalizują ciągle. To jest super, bo masz takie dwutorowe działanie, tego powrót do mm -hmm. korzeni, ale nie totalna ignorancja względem rozwoju, tylko no ułatwienie tego. są wielkimi patriotami, jeśli chodzi o wieś i o życie na wsi i, i takie budowanie, w ogóle spędzanie czasu na wsi albo poza miastem. Mimo tego, że miasto jest wsią, no Rejkjabik jeszcze niedawno miał status wsi przecież, to to. To jest dla nich mega ważne i też to budowanie tych domków letniskowych poza miastem, żeby mieć piękny widok, żeby sobie tam wstawić jacuzzi, żeby sobie pokorzystać z tej wody ciepłej z ziemi yy, i, i robić sobie grilla ze znajomymi. No To, to jest taki lifestyle, nie? że faktycznie dużo, jak jest piątek i jest ładna pogoda i będzie wiadomo, że jest ładny weekend, to się nie da wyjechać z miasta, bo jest taki korek, wszyscy po prostu chcą wyjeżdżać na swoje domki albo gdzieś właśnie na hiking czy pod namioty. No to jest, widać to bardzo, że się wyrywają z tego miasta. Już sporo wymieniłaś, ale powiedz nam, kim jest taki stereotypowy Islandczyk? I czy stereotypowy Islandczyk to rzeczywiście jest y też osoba, którą realnie możemy spotkać na ulicy. Czy to jest bardziej taka, mm -hmm. jakaś wyidealizowana wizja, czy to też, można powiedzieć, że w tym stereotypie jest bardzo dużo takiej codziennej prawdy. Jakby nie wiem, jak ta osoba nawet może powiedzieć, jak się nazywa. To też jest dla mnie ciekawe. Mm -hmm. I jakby nie właśnie gdzie pracuje, co robi, jak spędza czas. Już trochę wiemy, ale zdraść trochę więcej. Jest trudne to jest dla mnie, bo Islandczycy są nadal dla mnie bardzo Enio. tacy... Nie jestem w stanie ich zaszufladkować i jednocześnie ten taki stereotyp Islandczyka, który jest z filmów, Mhm. Albo z seriali w stylu, tam, Pułapka, czy ten film o Eurowizji z Netflixa, co tam, islandzki zespół chce wyjechać na Eurowizję, i tam są tacy typowi islandczycy z Husawiku przedstawieni. To, je, to jest taki, taki Viking, wiesz, w tym swetrze, takim, w jakichś butach dziurawych, z skarpetkami z, z dziurą i, i taki, bardzo taki z twardym akcentem, i taki, że widać, że je tylko owce rano i tak dalej. Więc są tacy, no, no, widzisz takich, i oni zazwyczaj tak pachną taką. Mokrą wełną, niewywietrzoną dobrze i takim, yy, ponieważ u nas tak jak w Szwecji są pralnie, zazwyczaj są twoje pralki i różnych innych twoich tam sąsiadów, są w, y, w pomieszczeniach na dole budynków i tam czasami jest średnia cyrkulacja powietrza, ale i też często po prostu noszą wilgotne rzeczy. Coś jest tam, nie wiem, Siekawe. bo mieszkam Wam 7 lat i to jest nie, i w każdym budynku, w którym mieszkałam, w każdym miejscu, do którego się nie udaje, zawsze jest ktoś, kto pachnie taką dziwną stęchlizną. To jest taki charakterystyczny no, no. zapach, jak za długo zostawisz prane, pranie w pralce i ono jest takie wilgotne i już trochę zaczyna podśmierdywać. ani nie masz po że idea mokrej, wełnianej rzeczy jest strasznie odrzucająca w ogóle na ciele. Ja nie noszę wełny takiej tej ostrej, islandzkiej, bo dla mnie ona jest za drapiąca. Po ciąży mm. mi się to zmieniło w ogóle. Wcześniej nie miałam z tym problemu, teraz już mnie drapie. Yy, nie wiem, no fauna się tak mocno nie moczy, nie? Ona tak po prostu, jeżeli jest niewywietrzona, a pod spodem masz, nie wiem, t-shirt, który trochę leżał w bębnie pralki, to to zaczyna po prostu razem dawać taki miks. Więc to jest dla mnie, jak czuję ten zapach, to mówię taki, jestem w domu. Nie? Że, te, że to jest, że nie czujesz tych perfum. Ja w ogóle nie, nie wyobrażam sobie tego istety, stereotypowego islandczyka, który używa niszowych perfum. By, on on nie. Już ma na sobie perfumy. Nie, on idzie na, e, e, wiesz, duty free, tam bierze jakiś boss, to nie sobie dwa razy okay. i na ranie. Nie, nie ma takiego jakiegoś. To jest takie w Warszawie chyba, myślę, że to jest takie bardzo bańkowe, że tam sobie mm -hmm. pytasz się, czym ktoś pachnie, on mówi: A, to wiesz, poszłam kupić jakiś tam zapach ziemi z fiołkiem z, z, i z wujem i coś tam, tak? I, i ty myślisz, a, okej, okay, bo pachnie jak, nie wiem, coś tam. Ja sama lubię niszowe perfumy i lubię takie wyszukiwać dziwne zapachy, ale to nie jest stereotypowy islandczyk. To jest jednak taki bardzo prosty, e, bardzo prosty typ. Ja tutaj mówię o takich mężczyznach, powiedzmy, w wieku tam 40 plus, nie? Mm. albo około 50, bo dzieciaki islandzkie nastolatki to są za to, one wszystkie w jak z jednej taśmy by wyjechały. Czyli islandzka przeciętna nastolatka ma długie, niezwiązane albo związane w taki niedbały jakiś kucyk, blond włosy, takie prawie że białe, do tego ma taką opaskę z Nord 66, tak, żeby jej w uszy nie wiało, albo po prostu taką jakąś cienką. Nie wiem, o co chodzi z tymi opaskami. Nie rozumiem tego. To jest trochę tak jak, wy, jak my byliśmy, nie wiem, ile miałyśmy lat. W z, ty jesteś młodsza ode mnie, nie? Jesteś Proszę przed 30. To ja pamiętam, że był taki trend, jak miałam 15-16 lat, że były takie. Takie, opa takie jakby indiańskie opaski. No, ale to też nosiłam. Po co to było? W sensie to no, nie miało żadnych. A ozdoba, no to one też mają taką ozdobę. Dla mnie tak zawsze myślałam o tych rękawiczkach z obciętymi palcami. Wtedy jeszcze nie było smartfonu, więc no. nie ma tego zastosowania, okay. że możesz się klikać. Ale że jakby zakładasz to. Też tylko w porządku. I był macie być cieplej, a, no okay. dogadnie, a to nic nie daje, więc też dla mnie różnego rodzaju nakrycia głowy, które nie zakrywają głowy, no. są zagadką. No to, to Islandki to noszą i do tego mają um, szare komplety dresowe albo czarne, ale muszą być szare, szerokie dresy, mhm. albo takie dzwonowate i do tego mają po prostu białe buty. I one wyglądają tak, że jak, je, jak idziesz Reykjavikiem, to faktycznie widzisz te dziewczynki, które wyglądają dokładnie tak samo. I jest to dla mnie taka... No to jest ciekawe, bo generacja Z, wiesz, indywidualizacja... to tak, nas tak nie ma w ogóle takiej generacji Z. Oni cały czas kręcą TikToki i cały czas używają Snapchata. W ogóle ja nie wiem, czy w Polsce ktoś jeszcze używa Snapchata. Na Islandii nie to wiem. jest numer chyba jeden aplikacja. Więc y, tak wygląda stereotypowa Islandka młoda, więc ona sobie tam stawia telefon, z koleżanką nagrywają na trampolinie w ogródku te TikToki, czy tam jakieś układy taneczne, whatever. Y, no i bardzo często się zdarza, że mają doklejone rzęsy takie długie y, i są takie, oni je nazywają skinka, czyli mają taką solariową y, skórę, że jak szynka po prostu Ojej. nazywają skinka. To jest taki inny jakiś stereotyp, który mi przychodzi do głowy, jako że to ma swoją nazwę, tą, tą skinkowatą. Um i są też takie panie islandkie starsze, które są takie, wiesz, jadą sobie na wakacje ze swoim bogatym mężem islandczykiem, one też są bogate, bo pewnie mają jakieś swoje biznesy, albo są gdzieś wysoko pracują w banku, jeżdżą sobie do Miami, gdzieś studiują, wiesz, na dobrych uczelniach za granicą, ktoś tam studiuje w Kopenhadze i się robi na prawnika, ktoś tam mówią w sześciu językach, po prostu wakacje na Maderze i, i właśnie w tym Miami, bo tam mają drugi dom w ogóle, więc tacy bardzo snobistyczni, którzy je, jedną... Są w takim rozkroku, żyją w rozkroku pomiędzy Stanami, bo jednak jest blisko i te loty są tanie i w ogóle, wiesz. Więc jadą tam sobie nakupować się, obwiesić w Louis Vuitton i tam później sobie wychodzą z tym, wiesz, po prostu po bonusie, czy po najtańszym sklepie jakimś, ubrane tak od A do Z w markach światowych. No i jeżdżą sobie Teslami i tam oczywiście mają dom z widokiem na ocean. Więc takie są różne warstwy społeczne. Mm -hmm. da się, ale co jest ciekawe, przez to, że są wysokie podatki, to mniej więcej wszyscy mają... Podobne zarobki, bo jeżeli ktoś zarabia dużo, to po prostu oddaje bardzo dużo w podatkach, i później okazuje się, że zarabia tyle samo, co ktoś, kto płaci niższe podatki, i to jest jakby uwspólnione. Oczywiście jest bardzo dużo bogatych Islandczyków, którzy płacą podatki w innych krajach i starają się tak obchodzić te, te nierówności, które, żeby im nie zabierali za dużo, więc jest oczywiście jakiś stereotyp Islandczyka. Ale mam wrażenie, że to, co łączy wszystkich islandczyków, to jest to, że lubią to, gdzie mieszkają. Mało jest takiego, że tam ooo, ale brzydka zima czy coś tam, nie ma czegoś takiego, że bo w Polsce to wszyscy narzekają na każdą porę roku. Tak, jak jest mogę przeklinać? Źle. A śmiało. No to, że jak jest zima, to jest chujowo, bo jest po prostu plucha, a to jest nie wiadomo, jak się ubrać, bo po prostu nie wiadomo, czy będzie padać, czy nie padać. Puchówki nałożysz, bo niby jest ciepło, ale też z drugiej strony zaraz będzie padał śnieg. Ten śnieg się topi od no razu. Zrzędzimy. Tak, gówniane, Wszystko jest w ogóle szare i, i kiedy do lata. A jak przychodzi lato, to jest, o kurwa, znowu gorąco. Mam ogniazdo os na balkonie. Tu tutaj chcesz po prostu wiesz, o jest tak bardzo zduszno w tej Warszawie, ale jednocześnie wszyscy czekają na ten moment, żeby można było ponarzekać na pogodę. A tam w ogóle nie ma czegoś takiego. To nie zauważyłam, żeby ludzie... E, dobre słowo. Chcę zapytać, czy są pogodni, to też urocze mm. stwierdzenie. Ale no Marcia mi, że są jacyś tacy nie, właśnie, nie wiem, r, entuzjastyczni, radośni, czy tacy po prostu... Tacy, myślę, że o. są... Myślę, że są Nie narzekają dużo. Zdarza się, ale nie są tacy, że... U nas to jest taki język, nie? że jak się z kimś widzisz i co tam u ciebie, to musisz sobie narzekać i to jest razem mm. takie w, 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 community się tak, wtedy tak. robi. A Islandczycy... Dużo. Oni są bardzo otwarci na siebie. Mówię na siebie, bo trudno jest im się jednak porozumieć z kimś, kto nie mówi po islandzku albo się dopiero uczy. Ja już. Jestem bardzo z siebie dumna, bo już przekroczyłam tę barierę, że jestem w stanie z nimi, i oni już nie przychodzą ze mną na angielski, bo już widzą, że mam wizytę Słowackiego. To, to jest Dziękuję. To jest jedna z rzeczy, z których jestem w życiu dumna, więc przyjmuję to dziękowania, bo to jest naprawdę duża rzecz. Um, I więc ja już jestem w stanie ten taki small talk odbyć na basenie. No, myślę, że tu jest remont ulicy, a tutaj to w ogóle ktoś widział, że już sadzą jakieś drzewa i coś tam. Więc jest, oni ze sobą tak rozmawiają, że widzisz, że siedzisz sobie w tym hotpocie na basenie i widzisz, że dochodzi jakiś dziadek, co masz 60 lat i mówi, o, hej, a co tam, a jaka tam pogoda wczoraj była, to wczoraj to śnieżyca, a teraz zapowiada, a, wybory prezydenckie, coś tam. Więc oni dużo ze sobą rozmawiają i też widać to, kurde, nawet w samolocie. Jak wczoraj leciałam do Warszawy, to lecieli różni Islandczycy, którzy nie lecieli jedną grupą, ale oni się mijali w tej alejce i O boże, gama nas ich, że dobrze Cię widzieć. I później stali mi nad głową: jedna pani nie widziała, drugiej pani chyba z wiesz dwa miesiące i sobie nadrabiały towarzyskie spotkanie. Aż się w końcu przesiadłam po prostu, żeby mogły siedzieć razem. E, więc oni są tacy bardzo otwarci na siebie i mają, wydaje mi się, wyższy level takiego, że to jest tak małe miasto, że faktycznie się częściej odwiedzasz mhm. w Warszawie, żeby się z kimś umówić. To jest albo nie ktoś mieszka ty, tyle czasu, żeby przyjechać z jednego do drugiego, a nie, bo albo tu ma wolny wypadam. za miesiąc. Tak, tu mam, nie, bo mam nadgodzinę, tu mam zumbę, tu muszę dziecko odebrać i wychodzi, że się nie widujesz z tymi ludźmi. A w Reykjaviku jest tak, że jak wychodzisz sobie na lody w weekend, to spotkasz swoich sąsiadów, spotkasz swoich znajomych z uczelni, wszyscy się tam ze sobą, wiesz, mijają, zawracają sobie dupę, że tak powiem, stoją i rozmawiają i oni chyba to lubią, oni lubią to small talkie. Ale to jest taki właśnie małomiasteczkowy klimat pod tytuł, w dobrym tego słowa znaczeniu mhm. pod tytułem. Naprawdę jest nas tak mało, że my się wszyscy kojarzymy, mówimy sobie cześć. To nie jest tak, że nie znasz kogoś, ale i tak zagadujesz. Raczej się wszyscy znają. Okay. No, może nie aż tak, że każdy, każdego, nie? ale w grupach wiekowych, jeżeli są na przykład ludzie, którzy mają domy na jednym osiedlu to i, i mieszkają tam wiele lat, no to znają się już od podstawówki. I jak masz miejsca pracy i idziesz na studia i studujesz medycynę, to raczej wylądujesz w tym samym szpitalu, bo jest tylko jeden w Reykjaviku. Czy tam wiesz, trzy oddziały, ale ra raczej będziecie pracować razem. Więc te przyjaźnie, które Islandczycy sobie robili na samym początku swojej edukacji, one trwają do dziś. Że oni, się oni mają ekipy po prostu i kuzynostwo i coś tam takie poklejone z jeszcze z dzieciństwa. U nas to się raczej wiesz. Ludzie rozjeżdżają na studia po różnych miastach. Tam jest wszystko mniej więcej w tej samej kupie utrzymane. Mm, I. Oni też potrafią się zagadywać tak obcych ludzi, ale po prostu chyba ud udaje im się przez to, że nie wyjeżdżają, przez to, że ten kraj jest taki mały, utrzymywać ze sobą znajomości. Ale to jest bardzo śmieszne, bo ten, to jest tak mały kraj, że kiedy miałam jakiegoś takiego aktora, z którym oglądałam islandzkie dwa filmy i sobie pomyślałam, o kurde, sprawdzę sobie go na Facebooku, to miałam z nim chyba sześć wspólnych znajomych, a z nową prezydent Islandii, wybraną w zeszłym tygodniu, panią prezydentką naszą, z Hatlą mam troje wspólnych znajomych na Facebooku. I, I wiem, że gdybym była Islandką, to bym miała dwadzieścia parę osób. E, więc to jest, to jest naprawdę bardzo mały, mały kraj. Reykjavik jest po prostu małym miastem i zwłaszcza jeszcze, wiesz, ludzie mieszkają w jakimś Isafjordur, czy w jakichś miejscowościach na fiordach, albo na północy, gdzieś przy Akureli. To tam jest tak mało ludzi, że każdy każdego zna, a jak ktoś się tam wprowadza, to też go zawsze wszyscy znają, bo musisz jeszcze dowiedzieć, kim jest ten ktoś nowy. E, I nie wiem, czy bym mogła mieszkać w aż tak małej społeczności. No właśnie, ale jak jest ktoś nowy i ten ktoś nowy nie jest z Islandii, to co mm -hmm. się wtedy dzieje? Bo powiedziałeś o tej kwestii językowej, mm -hmm. ale załóżmy, że no, przyjeżdżasz na Islandię, też mam, spo, mamy, <grym> mamy na Islandii, jak widać. Mm -hmm. sporo, y, sporo przyjezdnych, czy osób, mm -hmm. które tak jak ty postanowiły sobie tam rozpocząć swoje dalsze życie. Mm -hmm. I jak oni są przyjmowani? Albo jak byli, jak są teraz? Czy widzisz też, że te ruchy i te, te reakcje się zmieniły? Tak, no, jest duża różnica. jak Ja się przeprowadzałam 7 lat temu dokładnie, mija mi teraz 7 lat i jeden miesiąc. To jest już długo. To już jest długo, no, nawet, yy, ale ja się czuję, jednocześnie jakbym tam mieszkała rok, jednocześnie jakby to było 20 parę lat. Mm -hmm. Bardzo nie umiem się na tej osi czasu jakoś odnaleźć. Jest inaczej. Jak ja się wprowadzałam te 7 lat temu, to pamiętam, że jak szłam założyć sobie telefon i tam konto w banku i tak dalej, to wszyscy byli zachwyceni tym, że ja się przeprowadzam i pytali skąd gdzie mieszkam w Polsce i że mają nadzieję, że mi się będzie podobało i pamiętam, że wszyscy byli, ja sobie myślałam: "Kurwa, co za Czekaj miły? Na nar... mnie. Tak, co za miły naród w ogóle? Wiesz, chodzi do banku w Polsce, o. pani ci tam wypełnia ten i po prostu do widzenia. Tam po prostu a i a w ogóle a byłaś w Gdańsku? Ja tam byłam z babcią w Gdańsku i wiesz, to takie wylewne po prostu historie. A Polska jest taka fajna, podobno w Polsce jest tyle dobrego jedzenia i a czym się tutaj nie, ile już tutaj mieszkasz? Więc y, miałam takie, wow, nie? Well, nie wiedziałam, że będzie tak dobrze, że wychodziłam po zakupy i wszyscy się na chodniku ze, w, ze mną witali i mówili sobie po prostu na osiedlu dzień dobry. Ludzie, którzy mnie pierwszy raz widzieli na oczy. I pomyślałam sobie, co za miłe miejsce do życia. Co z, w ogóle wiesz? Bingo. Y, I teraz widzę, że z, wraz z napływem y, imigrantów to się zmieniło. Że Islandczycy nie są już tak bardzo otwarci, jak byli. Zwiększyła się oczywiście przestępczość. Jest coraz więcej kradzieży. To też zmienia jakby stosunek. Mimo tego, że islandczycy też wiedzą, że islandczycy też kradną, mhm. to też nie jest tak, że tylko to, ten problem przyszedł wraz z napływem imigrantów. Natomiast jest dużo większa dyskusja społeczna na temat, na temat tego, że islandzki zaczyna trochę zamierać, bo jest bardzo dużo jednak w użytku angielskiego i nawet islandzkie dzieci nie gadają ze sobą już po islandzku, tylko często po angielsku. O kurczę, Bo mają na to przykład koleżankę duża. z klasy, która się przeprowadziła, nie wiem, ze Stanów. Teraz, no i już wszystkie islandki nawet już między sobą nie mówią po islandzku, tylko mówią po angielsku. I to jest. I wiem o tym, bo moja nauczycielka hiszpańskiego mi sprzedaje te takie smaczki też mm -hmm. społeczne, do których ja czasami nie mam dostępu, bo nie chcę mi się siedzieć i czytać gazet. A to też mówię, no to nie jest taki język, którego, który w 100% bym mogła zrozumieć, nie używając wiesz, słownika, a nie chcę mi się siedzieć ze słownikiem, wiadomo. Więc ona mi mówi te wszystkie smaczki, i to jest takie, widzę już taki większy, większą ksenofobię, może bym powiedziała. nie? Kiedyś się zjawili też e, uchodźcy z, z Ukrainy. I to było taki, bo to był ten jeden taki moment, że to tak się, tak wybuchło, nie? że tak bardzo dużo tych ludzi przyjechało w jednym miesiącu. I pamiętam, że wtedy się zaczął, znaczy zaczął, no on nadal, on był już od zawsze ten kryzys mieszkaniowy, że jednak im więcej ludzi na Islandię przepływa, no to oni się muszą gdzieś podziać, a to jest ograniczony. Reykjavik nie ma, nie buduje się, tak wiesz, co, tak jak w Warszawie czy w innych miastach, że się cały czas coś buduje. On się musiał zacząć rozbudowywać i to nastąpiło w momencie, kiedy ja się przeprowadziłam i już widziałam, że budują nowe hotele, jakieś tam nowe osiedla, że nadal jest zapotrzebowanie na to, że ludzie, gdzie potrzebują mieszkań. No i ludzie się zaczęli tak trochę, wiesz, że to fajnie, witamy, ale co, dlaczego nasze dzieci nie mogą, są na liście do żłobka, po prostu wiesz, 24, mm. a tutaj wcześniej już dzieci inne dostały miejsce. I wtedy ta, ta, ta islandzka taka niechęć do zmian się pojawiła. Um, nie pamiętam tego z momentu, kiedy ja się tam wprowadzałam. Zawsze jak ludzie pytali skąd jestem, mówiłam, że jestem z Polski, to się w ogóle bardzo cieszyli, bo nie że Polak zapierdala, to jeszcze robi nadgodziny i w ogóle super jest zatrudniać Polaka, wiadomo, bo zawsze Polak chce udowodnić swoją wartość na rynku pracy i taki pokazać, że my to jesteśmy no, taki tacy... Taki wdzięczny pracownik. Ta, ta, o, świetny pracownik, najlepszy pracownik pamiętam siebie, że jak był zastój, na przykład jakieś takie dwie godziny w restauracji, gdzie było pomiędzy lunchem, a ludźmi, co przychodzi na kolację, to ich sądczycy sobie siedzieli w telefonach, tam wiesz, a ty gadali sobie. A ja zapierdalałam okapy po prostu, wiesz, takim płynem do, do piekarników, bo chciałam, żeby szef widział, wow, ona jest taka hardworking, nie? A ja po prostu... Nie myśli sobie, jakaś dziwna. No, tak patrzył na mnie, był bardzo zadowolony, nie? Ale czy dostałam za to jakieś dziękuję? No nie, no, po prostu już przyzwyczaiłam go później do tego, że ja robię więcej niż się mnie wymaga. Ale yy, teraz mam wrażenie, że Islandczycy nie są już tak otwarci i że coraz mniej jest ludzi, którzy, przyjeżdża tam, którzy przyjeżdżają na Islandię z takich przyczyn, powiedzmy, ideologicznych, że im się tak w sumie tutaj podoba i chcą się tu osiedlić, jednak jest to bardziej ta motywacja zarobkowa i to też widać. Yy. No, i, i w złym kierunku to zmierza, zmierza moim zdaniem. Nie? Zwłaszcza, że jest bardzo du dużo też uchodźców z Wenezueli, którzy też mają problemy z tym, żeby te lokacje znaleźć, bo oni ich przesyłają z jednego do drugiego ośrodka uchodźców, tego, tego nie, wiem, nie wiem, jak się to nazywa po polsku. To, bo to nie są takie obozy, no nie wiem, po prostu takie mhm. ośrodki jakieś, nie? że po prostu często odsyłają ludzi, po prostu uchodźców, bo nie ma miejsca na Islandii, nie, nie, nie są w stanie przyjąć tak bardzo dużo nowych ludzi. I to jest też, to, to powoduje bardzo dużo takich napięć pomiędzy Islandczykami, którzy jednak są bardzo otwarci i je, zachęcają Islandię do tego, że jeżeli ma zasoby finansowe, to powinna jak najbardziej pomagać innym krajom. Plus ci tacy bardzo prawicowi Islandczycy, którzy uważają, że tego już się robi za dużo i że nie chcą skończyć jak druga Szwecja, nie? że to jest ich argument. Hmm, no, więc tam już ja bym nie powiedziała, że to jest takie, że oni są tacy z otwartymi ramionami. bo właśnie jestem ciekawa, tak w kontekście nastrojów społecznych ogólnie, które obserwujemy w Europie? Mhm. Byłam ciekawa, czy właśnie to też ma przełożenie na to, jak Islandczycy choćby głosują mówię, że jest nowa prezydent, że czy, czy jakby te nacjonalistyczne ugrupowania zyskują popularność? Widzi się to? Jakieś nie wiem, Widzi demonstracje? się tych kandydatów Widzi, widać było tych kandydatów yy, prawicowych, znaczy nie. U, u, nie ma takiego podziału jak prawica i lewica w Polsce, że one się tak mocno ze sobą mm -hmm. gryzą i są w ogóle absolutnie lustrzane od siebie. Nie ma nic, takiej, co mogliby mm -hmm. się zahaczyć. U nas jest raczej taki centro, coś rac raczej. No teraz ta kandydatka Hadla, ona też jest yy, lewicująca, ale jest jednak z centralnej takiej wiesz, tej, no nie wiem, centrolewica, nie wiem, jak to nawet nazwać, mm -hmm. ale ona jest taka. Oni wszyscy, wszyscy kandydaci są o pokoju, o poszanowaniu przyrody, o równości bardzo dużo o y, takim wsparciu, y, jeśli chodzi, teraz się za, zaczęło te tematy wojenne pojawiać, nie? że co jeśli, mhm. no to jak Islandia będzie się, bo takie mieli pytania też w debatach, nie? Okay. Co, co jeżeli się wydarzy. No i ci bardziej prawicujący są za tym, żeby od razu jakby bronić Islandii i tutaj się zbroić i tak dalej. Oni są za tym, żeby jednak w, wrócić do tematów zbrojenia się, natomiast ci bardziej lewicujący są tacy, że jednak trzeba y, uspokoić swoje konie i poradzimy sobie jakoś, Dania nam pomoże, cokolwiek. I, I oni są bardzo o właśnie prawach człowieka, bardzo o tym, żeby. Ale też, no widzisz, te tematy uchodźców były takie tam, tak trochę mydło przesunięte, że on był taki wy, te tematy, i oni już zmieniły daleko, odpowiedzi. to już, już nikt nie zadawał im mm -hmm. tych pytań, nie? więc do tego będzie pe pewnie wracane. Ale to, jak mówisz o tych manifestacjach, czy coś takiego, no u nas nie mam i nie widziałam w ogóle manifestacji takich prawicowych. Widziałam tylko te lewicowe i te tylko takie, właśnie, czy, czy w kwestii Pakistanu, czy w, które też były w ogóle z jakąś. Em, Niemiłą, nie, nie, niemiłym incydentem użyciu ga, użycia gazu pieprzowego przez policjantów, gdzie też oni zostali wyposażeni w gaz pieprzowy chyba z pół roku temu. W sensie mm -hmm. to jest w ogóle nowość na Islandii, co też widać, że się Islandia zmienia, nie? Że oni nigdy nie mieli paralizatorów, nigdy nie mieli pałek, nie mieli gazu pieprzowego. Teraz zaczynają te, to mieć w ekwipunku, więc to też jest coś, co jakby warto sobie uzmysłowić, ee, że, że, że Islandia nie jest już tak bezpiecznym mm -hmm. miejscem jak kiedyś. I to już nie jest tak, że sobie można. Ja nadal czuję ten spokój, bo wiem, że ja mieszkam w Warszawie, tak? Więc mam porównanie wracania w nocy, gdzieś z punktu A do B, gdzie wszyscy są pijani, jest są niedoświetlone ulice, czuję, że... W Polsce muszę bardziej na siebie uważać, gdzie tam, nawet jak jest wiesz i wracałabym, bo już nie robię tego, ale wracałabym późno w nocy, w weekend latem, no to jest jasno cały czas, więc czujesz się dość bezpiecznie, chociaż z tego względu, nie? Plus monitoring i tak dalej. Ale no, to nie jest tak, że jest mała, mała przestępczość, ona cały czas rośnie i kradzieże i tak dalej. Ja słyszałam taką opowieść, lata temu o Islandii, że na Islandii ludzie nigdy nie zamykali domów i było mm -hmm. zawsze bardzo bezpiecznie, po czym przyszła pierwsza fala migracji z Polski, mm -hmm. ta, dosłownie tak to było powiedziane, mm -hmm. no i musieli zacząć zamykać domy, bo by były włamania. A Czy to jest ja jakaś z... taka To ja słyszałam, że faktycznie opinia, w którymś momencie zaczęli y, ten, ale raczej nie traktuje się Polaków jako złodziej. Tak okay. jak Polak chyba jest, jest w ogóle jako taki cwaniak, tak, nie jest taki stereotyp no, Polaka, że słuchaj, tam się no, tutaj coś... Zależy... wiesz, dzisiaj tak. jutro w Polsce. No właśnie, to, to, to na Islandii nie zauważyłam tego stereotypu. To nie, na Islandii pokutuje ten dobry stereotyp Polaka jako dobrego pracownika, że on zawsze jest gotów pracować ciężej niż inni, że też mniej mu się płaci niż Islandczykowie, chociaż teraz już jest taka walka o to, żeby jednak pilnować tych wypłat. Ymm, I Polacy są dobrymi pracownikami. W sensie, jeżeli mhm. szukasz fachowca, hydraulika, elektryka, budujesz sobie dom, to zawsze wybierzesz Polakanie nie islandczyka. Okay. Więc ja mam wrażenie, że ten, ten stereotyp Polaka dobry jest na Islandii nadal aktywny, oni się już jakby pogodzili, no nie, oni już jakby z, z, kojarzą język polski, już sami mm -hmm. są w stanie nawet na słuch, jak mają znajomych z pracy Polaków, to, to też tam się uczą jakichś podstawowych polskich y, 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 słów i ich to bawi. I są dobrze, Polacy też coraz lepiej się asymilują, nie? Że widać, że mieszkają tam już po dwadzieścia kilka lat, już, już znają język na takim podstawowym poziomie, że dzieci się też dobrze asymilują, więc z Polakami myślę, że mają luz i, i zaczęli, to, to, nie, to nie było tak, że Polacy przynieśli przestępczość na Islandię, to w ogóle myślę, że Islandczycy też tak nie uważają i dużo jest po prostu kradzieży, no i Trochę nie wiem, z czego to wynika, bo jest praca na Islandii, jeżeli ktoś chce dostać pracę, to ją dostanie, nie? Tylko więc to nie wynika z jakiejś takiej, wiesz, że cię zmusza sytuacja do tego, żeby kraść. To, to musi wynikać z innego powodu, mm, ale i, i Islandczycy po prostu zaczęli zamykać, te przypinać rowery i zamykać te domy, I, ale znowu, no nie wszyscy. Mi się też zdarza czasami nie zamknąć samochodu. Nie dlatego, że go intencjonalnie zostawiam otwarty, tylko po prostu, nie wiem, tam nie kliknę, tu muszę psa trzymać, tu dziecko, wiesz, zakupy i nie kliknę i nic z niego nigdy nie brakuje. Eee, ale też usłyszałam no, kilka historii o kradzieżach. Mnie nigdy kradzież na Islandii nie spotkała. Całe szczęście... E, ale słyszałam, że, że kilka osób straciło rzeczy, ale też słyszałam do e, mojej przyjaciółki do samochodu się ktoś włamał, chyba żeby spędzić sobie w nim noc zimną. I jedyne, co czego brakowało, to była płyta Kasabian. <grym> A tam były jakieś pieniądze, wiesz, rzeczy i nikt nie wziął tych rzeczy, tylko wziął sobie płytę Kasabian. Tak, tak dla wspomnień. Chyba tak, no może mu się spodobała w nocy, nie wiem. <grym> ale to jest znowu druga powieść strona, znaczy to nie jest opowieść, To były jakieś dane statystyczne, których dokładnie nie przytoczę, ale y, nie wiem na ile są aktualne, że. Y, Proporcja mniejszości Polaków na Islandii względem Islandczyków mm -hmm. jest największa względem tak. wszystkich innych krajów na świecie. Jakby nigdzie nie ma tak dużego um, zagęszczenia tak, Polaków, Polaków w, w jakimś kraju. Czy to jest rzeczywiście tak, że słyszysz ten polski codziennie? Tak. Bo moja znajoma, nie byłam na Islandii, jak się można domyśleć. Moja znajoma była, powiedziała, wszędzie w słuchać usługach Polski? rozmawiałam po polsku. A tak. raz nie gadam po angielsku, przysięgam. Wow, to tak, mi, to, to tak nie mam. Słychać Polski w sklepach, słuchać Polski na lotnisku, słuchać Polski w autobusie. W, nie ma miejsca, w którym się po polsku w jakiś sposób nie dogadasz, co też niestety rozleniwia naszych rodaków, żeby jednak posługiwać się językiem islandzkim bo da się, się żyć bez problemu. Bo da się żyć bez problemu. Jak chcesz iść do pani, co robi paznokcie, to pójdziesz do Polki. Jak chcesz iść do kogoś, kto ci ciasto upiecze, to wybierasz Polkę, bo jest się po prostu łatwiej dogadać. Jakby kumam, że są ludzie, którzy nie mieli takiego dostępu do edukacji języków i jak nasze pokolenie. I dużo się im wybacza, tak? I że sobie mogą. Jest usługa, usługa tłumacza. U lekarza, że możesz iść do ginekologa czy gdzieś, to możesz poprosić o tłumacza, on ci wszystko będzie wyjaśniał. Nawet jak masz, nie wiem, będziesz rodzić, to też możesz sobie zapewnić tłumacza. Nie płacisz za niego dodatkowo, tylko to już jest chyba jakby chyba z usług szpitalnych. I to jest super, ale widzę, że przez to, że jest tak dużo Polaków, to tworzy się takie getto islandzkie i jest to w tym obszarze naszym to jest Breithold, czyli taka, taka dzielnica, gdzie mieszka najwięcej Polaków. I czytałam ostatnio jakiś artykuł o tym, tylko uprzedzam, że ja mam tak, że mam ADHD, więc ja czytam tak o nie? że sobie wyłapuję konkretne informacje i, i sens, natomiast nie. Dobrze, powiem wszystkich detali. Jak każesz sens, to już będzie sukces tak, <noise> tak, ale ma, ja jestem lepsza niż moja przeciłkana, tak to robi. Ja, ja czytam tylko nagłówki, że <noise> ona w ogóle nie chodzi tam dalej. Ale... I te takie pogrubione rzeczy, tak, wiesz, tak, są tak, na bokach. Takie na przykład, ułatwienia. Tak. To czytałam, że był to wywiad, albo wypowiadał się tam po prostu trener jakiś drużyny piłkarskiej dzieci właśnie, który działał od lat po prostu, bo urodził się na Breitholcie, więc on tam działa i, i żyje do teraz. Polak. Polak. Nie, nie, Islandczyk. Ok. Islandczyk i zauważył, że Islandczycy zaczynają, zaczynają z Breitholtu uciekać. Mm. Czyli wyprowadzają się do innych dzielnic, przez co zostają tam tylko Polacy i inne też nacje po prostu imigrantów. I wynika to z tego, że po prostu islandzkiego tam prawie nie słychać że w szkołach posyłasz swoje islandzkie dziecko do klasy, gdzie nie może się uczyć islandzkiego, bo wszyscy mówią po angielsku albo po polsku, albo nie może mieć znajomych, z którymi może się swobodnie w przedszkolu po islandzku pobawić. I to jest dla mnie bardzo dziwne. I on też powiedział, że jakby Islandia musi zrobić wszystko, żeby, na, żeby dawać dostęp do edukacji tym dzieciom taki, żeby one się tego islandzkiego musiały, mogły uczyć bez bólu. I też... In angażować I to i wszystkie dzieci, nie? Nie tylko tak, islandzkie Dokładnie. Dzieci. Islandzkie i też właśnie z zagranicy. No moja córka nie ma problemu z islandzkim, ale ma też dwoje dzieci w swojej grupie w przedszkolu Polaków, i logicznie się boli, woli bawić z Polakami bo jest hmm. łatwiej. Nie musisz mózgu na 200% normy podkręcać, żeby umieć powiedzieć, że chcesz kupić frytkę wiesz, w dziecięcym sklepiku, tylko walisz sobie po prostu wiesz, tymi zdaniami po polsku, jak z mamą i jest prościej, więc to też jest, i też przedszkola starają się. Ja też powiedziałam tym paniom, że chciałabym, żeby Helena bawiła się częściej też z islandzkimi dziećmi, bo nie chciałabym dojść do momentu, kiedy ona będzie głównie jednak rozbijać swój polski. I oni powiedzieli, że oczywiście, i rozdzielili te dzieci, są takie jakby trzy grupy, w tej Podgrupy w tych grupach, no jak jedna idzie rysować, to druga idzie na podwórko, nie? I oni takie mieszają, że one się bawią ze sobą, te dzieci polskie faktycznie, ale są na przykład dwie godziny w ciągu dnia, kiedy to robią, a w oddzielne, w oddzielne aktywności są rozdzielone. I to jest super, no bo jednak, czyli ktoś przykłada do tego uwagę, tak, uwagę, żeby nie tworzyć tych gett, które u nas są jednak dość widoczne. Ale czujesz, że te inicjatywy są na razie póki co takie bardziej oddolne, że jeszcze jakby mm -hmm. państwo sobie do końca nie poradziło tak. z poukładaniem tego? Tak. No, myślę, że to jest raczej wynika z ludzi. Którzy też o to dbają i powstają jakieś takie, czy właśnie spotkania, że się gra w planszówki po islandzku. Jest dużo takich, że ludzie chcą ćwiczyć swój islandzki ze sobą. I też zauważyłam, że jak ja idę do apteki i mówię, będę się teraz starała mówić po islandzku. uczę tak się is Tak, mówię, okay. żeby jakby ktoś nie myślał, że chodzę pijana i czy coś nie, nie odmieniam i tak dalej. Tylko ja mam taką metodę, że po prostu ja się muszę nauczyć mówić i nie wstydzić się tego, jak mówię, i ja wiem, że ja mu nie odmieniam czasami i mówię, że to jest żółta kubek i to jest okej, okay, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi. I uznałam, że będę mówić, tak jak Pascal Brodnicki, po prostu nie ma to dla mnie znaczenia, chcę się po prostu bez problemu dogadywać. I jak uczę się na przykład przymiotnika, że coś na przykład ktoś jest bystra dziewczyna jest bystra, i bo uczy się tego odnośnie mojej córki, to później jak jest jakiś bystry facet, to ja też mówię, że ona jest bystra i, i, po, i ludzie są okej okay z tym, że oni tak, się cieszą. Tak. Bo to nie też, że śmiesznie brzmi dla nich, to jeszcze w dodatku widzą, że ktoś wykonał jakąś pracę w kierunku um, nauki. Um, i to jest y, uważam, świetne, że ludzie się teraz tak miksują i też faktycznie starają się ten islandzki uczyć u, uczyć się, go i praktykować, ćwiczyć między sobą. Nawet jeżeli po, u, uczą się nawzajem tych samych błędów, y, to i tak jest lepsze niż tkwienie w tym, w tym miejscu, gdzie uczysz się samych słówek i tylko, żeby zrozumieć coś tam na stronie internetowej, ale nie używasz tego języka, bo to jest dla mnie super fan, jaki da i mówię. Będę teraz się starała mówić po islandzku, uczę się tego języka, y, proszę mówić do mnie wolno. I wtedy mówię wszystko to, co chcę powiedzieć, i okazuje się, że nawet ten ktoś nie musi mówić wolno, bo rozumiem wszystko. Więc... Jak długo ci to zajęło? W sensie... Się, jak uczyłaś się przez jakiś czas i miałeś taki moment, że stwierdziałaś, dobra, muszę wyjść do ludzi, muszę się po prostu tak. przełamać? To było jak moja córka poszła do przedszkola i ja uznałam, że muszę umieć mówić po islandzku choćby w takim stopniu, żeby rozumieć piosenki dla dzieci, książki, której czytam, żeby się uczyć płynnie ten, tym islandzkim dobrym, z dobrym akcentem i właśnie z, z wypowiadaniem tych słów, że muszę mieć to wyćwiczone, jeżeli ona będzie, będzie mnie o to prosić. I zawsze miałam kilka prób chodzenia na kursy językowe islandzkie, ale one mi mało dawały, bo nie miałam tego takiego praktykowania. I też uczyłam się tam rzeczy, które są absolutnie kurwa bezużyteczne. Nie takie, których używasz mhm. codziennie, idąc na basen czy kupując bilety gdzieś, tylko uczysz się po prostu, nie wiem. Y Powiedzenia, skąd jestem i ile mieszkam na Islandii. Jakby to jest nieistotne. O, o swojej rodzinie może tak, no, O swojej rodzinie, a mój tam... pokój znieść. Dokładnie. To. Nie ma sensu. Musisz iść i mówić, musisz się wrzucić po prostu do tego oceanu słów i starać się połączyć je w całość i wykorzystywać z nich to, co ty chcesz. Brać jakby takie części języka, których, z których ty korzystasz. I ja jakby jestem w stanie swobodnie porozmawiać o dzieciach, jestem w stanie porozmawiać o przedszkolu Heleny swobodnie, o sztuce jakiejś, że tam nie wiem, idę teraz na wystawę, o czym ona będzie. Potrafię opowiedzieć mojej um, o czym był koncert yy, po islandzku, yy, jakiś tam wiesz, z, z orkiestrą symfoniczną. Kto grał, jaka była historia, czy mi się podobało, czy nie. Jakby z przymiotnikami mam jeszcze problem, bo tam używam sze sześciu zamiennie i, i na razie mi to wystarcza. Bardziej jednak się staram skupiać na czasownikach i odmianie, bo niestety mamy sześć przypadków i tak samo męski, i żeński rodzaj i nijaki, i to jest wszystko gorzej niż w polskim, mam wrażenie czasami, bo to nie ma. Sensu okay. kompletnego. Że czasami się LL czyta jako tyle, a czasami jako LL. Więc nie, nie, no to tak samo jak nasze ukreskowane i mm -hmm. zwykłe, nie? Jakbyt, a, daj spokój. Y, na szczęście i, czyta się tak samo. Tak, na szczęście, ale, ale musisz rozróżniać, tak. kiedy to albo kiedy jest e nad A jest kreseczka, a kiedy nie. No i, no i to jest tak jak z A i O. Jest mikro zmiana, ale już przeczytasz bardzo źle. To tak z dwa lata temu ponad, chociaż nie, bo Helen ma 3,5. Jeśli ja cały czas mam wrażenie, że uczę uczę dwa lata, a to już się zaczyna trzeci. Więc ja się faktycznie zabrałam za ten islandzki. Tylko, że widzisz, u mnie ta droga wyglądała nieco inaczej, bo ja żyłam przez e, pięć lat już wtedy na Islandii, więc ja się zdążyłam osłuchać. Tak. Znałam już jakieś struktury, nie wiedziałam, co one na przykład znaczą, ale znałam jakieś słowo, i dopiero później, idąc na konwersację, zrozumiałam, że co to oznacza. I tak. nawet nie musiałam siedzieć w domu i sobie zasłaniać kartki tak jak kiedyś, przepisywać słówek i tak Tylko ja już miałam w swoim zasobie słownictwa to słowo, tylko nie wiedziałam, co ono znaczy. I jak. Raz usłyszałam, co ono znaczy, to ono mi dopięło się do tego, co już istniało, w takie wagoniki i już jestem w stanie całymi strukturami y, mówić, nie? I też rozumiem teksty piosenek, słucham radia, to już wiem, o co chodzi. Czasami nie rozumiem żartów, bo oni mają też dziwne poczucie humoru, opierające się też na grach słów. Więc okay. czasami myślę sobie, że czemu oni się z tego śmieją, to jest rasistowskie czy coś, a okazało się, że coś źle zrozumiałam, jeden wyraz na przykład, który zmienia cały sens no to jest świetna przygoda, w sensie mnie to rajcuje, bo to jest jak odkrywanie nowego terenu zupełnie, nie? I jakby nie pamiętasz już pewnie tego, kiedy byłaś tak mała, że ten angielski był dla ciebie jeszcze językiem takim bardzo dodatkowym i jak pojechałaś pierwszy raz na wakacje albo na kolonie językowe... I coś zrozumiałaś. I na przykład coś zrozumiałaś, albo powiedziałaś całe zdanie i ktoś ci odpowiedział i sobie pomyślałeś, jest, kurwa, udało się, nie? To ja mam cały czas to. To jest ta dopamina, której sobie dostarczam, tak. Której, której tak bardzo łaknę, i idę gdzieś i dogadam się, idąc na przykład z turką na lody, i mówię, już tutaj na przykład nie zaczynam, bo znam powiedzmy to słownictwo. Tylko mówię, ale mówię, że tam jedną kulkę truskawkową, yy, i wiesz, dziwnie to czasami brzmi, ale jak widzę, że oni za, potrafią zaobserwować, że ja się staram, więc są, używają prostych słów. A to pokazują, jest, miłe, że to, jest, to jest mega miłe. To jest mega miłe. Więc mnie to w ogóle jeszcze dodatkowo popycha do tego, bo widzę dumę w oczach tych ludzi. To tak jak ktoś przyjeżdża do Pol Polski I chce się z Tobą dogadać i pokazuje Ci palcem na mapie coś i, i, i prostymi słowami. I to jest tak samo, żeby mu jak najprościej tak, powiedzieć. I tukowanym. zaczynasz wtedy mówić tak bardzo wolno, jak babcia do zagranicznego kogoś, kto myśli, że. Chyba jak powie głośno i wyraźnie, to ten ktoś zrozumienia. I oni Ale tak samo Myślę, że to jest fenomen też krajów, które mają bardzo unikalne języki, których <laughs> się używa tylko tam, <śmiech> <śmiech> i są totalnie niepraktyczne. Więc my, czy właśnie, Islandczycy, czujemy taką ja czuję taką wdzięczność, że ktoś chce się uczyć tak. polskiego, który jest tak nieprzydatny. Tak. I jakby wybrałeś tu być i się uczyć tego języka, no. a masz do wyboru tyle innych rzeczy, które ci się przydadzą przy innych to okazjach. Prawda. Więc uważam, że to jest spoko, że mają jeszcze w sobie właśnie taką, nie wiem, taką wdzięczność, nie zniechęcają cię. Oni się chyba tym jarają, nawet, nie? że ktoś. Mojego języka się uczą. No Ze wszystkich nordyckich, nie wybrali duńskiego, ani norweskiego, tylko ten posrany islandzki. No ale też właśnie czujesz, że przez to. Islandia jeszcze bardziej jest dla ciebie domem? Masz wrażenie, że to cię Oj, zbliżyło tak. też w ogóle do Totalnie. Do, do to jest inny level mieszkania gdzieś, jak rozumiesz wszystko, nie? Jak rozumiesz, możesz się z sąsiadami w, spotkać w pralni i oni ciebie wiedzą, że się uczysz, więc mówią do ciebie jakimiś tam, wiesz, prostymi pytaniami, co tam u ciebie, co tam z psem, a kiedy będzie piesek i w ogóle zapłukaj do nas, jak przyjedzie piesek. Czy jak idziesz właśnie im, ulicą i słyszysz, czytasz na przykład sobie jakiś, jakąś reklamę i wiesz, o czym ona jest i myślisz sobie... Ale zabawne. I o, mam większy dostęp do kultury. I teraz co roku jest w noc sylwestrową taki robiony. To się nazywa. Dobra, nie będę tego tłumaczyć. To jest takie po prostu stand-up pomieszany z polityką i takie podsumowanie roku w taki Super, śmieszny no? sposób, gdzie są wszyscy tacy najważniejsi yy, aktorzy, powiedzmy prezenterzy, jakieś celebryci i oni robią takie show. Yy, I to jest co roku wielkie wydarzenie. W sensie jak jest, jest godzina tego, yy, tego, odpala się to jakoś nie około, około 21, 20, to jest pusto na ulicach, nikogo tam nie ma. Wszyscy tylko widać, jak szliśmy teraz w Sylwestra, to było widać na telewizorach, że wszystkie po prostu odtwarzały to samo, bo to jest ich wydarzenie roku, nie? że tam prześmiewają wszystkich polityków, jakiś taki... Yy, Sketchy, jakieś coś tam, i to jest taka esencja śmiania się z Islandii i tego, co się tam działo. I w tym roku byłam pierwszy raz, um, miałam możliwość zrozumienia, o czym to było. I myślę sobie, w sensie nadal czuję dumę z tego, bo pamiętam, że leżałam i myślę sobie, o kurwa, ja już nie muszę tłumaczyć w głowie, że na przykład, a dobra, to, że jak chcesz coś powiedzieć, czasami po angielsku, mhm. czy w języku, którym się uczysz, to musisz sobie najpierw ułożyć zdanie, i dopiero wtedy, a ja już mam ten poziom Słuchaj, automatyzmu. Wiesz. Tak, ja już mam, że to już mój mózg potrafi się prze, przekliknąć. Ja jestem w stanie po prostu zacząć siedzieć i gadać, wiesz, i przechodzę do mojej krepetetorki i nie, nie myślę sobie już teraz, yy, wiesz, że muszę się skupić, który czas użyć i jeszcze, czy to będzie, czy ja mówię, poszłam do, do ona, czy do niej, czy do jej, w sensie, wiesz, muszę sobie dać te odmiany, czy to będzie mianownik, czy dopełniać, czy coś tam, więc myślałam jeszcze, co to jest celownik po polsku, dopiąć, to była mordęga, a teraz im więcej konwersujesz, to, to, to już... Całymi strukturami walisz, nie? więc ja już bla, 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 bla z nią gadam, i ona mówi: o, o, kurde, Asia, to po prostu dzisiaj ci poszło. Ale już w której jakoś tak, bo to trwa godzinę tam z hakiem, to już koło tak 45. minuty już mi się tak palą zwoje, że przechodzę na angielski. Już wtedy muszę trochę rozluźnić jednak, nie? Ten, to tempo. No, wiesz, nauka języka, czyni mózgu, siłownia dla mózgu. O, mako, inwestycja tak. w długowieczność, same, same plusy, tego, ale wysiłek. Tak, no. I teraz ona, właśnie, moja nauczycielka ostatnio mi powiedziała: Asia, it's a time. Teraz już jest czas, będziemy czytać teksty. I to już nie książeczki dla dzieci, które przynosiłam, mi tam, z, żeby sobie ćwiczyć i, i ten. Tylko już takie teksty, teksty, nie? że bierzemy gazetę i tam czytamy newsy z Grindawiku o wulkanie i coś. I to jest. już... O Boże, tam są tak długie wyrazy. W książeczek. Ale władom to jest tak, długi. że islandzki ma najdłuższy wyraz na świecie, tak? Tak. tak. Jest kilka takich słów, które, których do teraz nie. Na przykład pościel Puchowa. Oni mają, to nie jest, że mówi się pościel puchowa, że dodajesz po prostu z czego ona jest. Może być po, pościel bambusowa, tak? Albo tam pościel yy, syntetyczna, czy jakaś tam celulozy, czy coś. A w islandzkim to jest jeden bardzo długi wyraz, który jest po prostu pościel z puchu gęsiego. I to jest taki jeden gigantyczny ten. Więc jak teraz czytałam bajkę księ ta księżniczka na ziarnku grochu, to yy, nie tylko mówiłam. Już tylko widziałam ten wyraz i już sobie musiałam sylabizować go znowu w, do, w głowie, żeby, żeby go powtórzyć, bo oni mają jednak bardzo dużo takich, które się. Ale to jest fajne, no bo masz jakieś. To chyba tak jak jest w językach jakichś azjatyckich, nie wiem, czy w japońskim, czy chińskim, ale takie jest, że masz jedno słowo, które jest jakby masz dwa słowa stojące tak, ze sobą. i to tak, daje ci tak, jakieś. Tak, no to często to w są tak jest To też jest fajne. Tutaj no. masz chyba jeszcze odmiany, odmiany więc no? jakby trąb kciuki. No dobra, zróbmy, że to jest twoje hobby. No. Czy i mają hobby, jeśli tak, to, to czym oni się jarają? Co robią sobie tak. No Mówiłaś o tej naturze, mm -hmm. o tych domkach letniskowych, ale są takie, takie islandzkie rzeczy, że sobie: no, typowy islandczyk, bo nie wiem, co. Piłka nożna. Okej. Okay. Lubię takie... bardzo piłkę nożną, mm -hmm. to jestem w stanie za zauważyć. Bardzo ale lubię naszą, naszą piłkę nożną, nie, że futbol amerykański, coś no nie, tam. Nie, piłkę nożną. zwykłą piłkę Dobrze. nożną i też, jak Islandia gra, czy tam. Czy, i, zresztą oni też wysyłają bardzo dużo dzieci na to, więc to cały czas jakieś. Wiesz, tutaj o Puchar, burmistrza, tu coś tam, to oni w kółko te dzieci zawożą i oglądają, i to jest bardzo słodkie. I są drużyny też kobiece, i też tak samo są wspierane jak te męskie, więc to nie jest też tak powiedziane, że one są gdzieś na marginesie. Bardzo lubią, co ze mnie, nie wiem, nadal się nie dowiedziałam, dlaczego grają w golfa, bo jest jednak wiatr. Okej, okay, no tak. I, I jedziesz sobie miastem i widzisz taką górę, na przykład tu już jest ocean, i wieje masakrycznie, a oni stoją na polu golfowym i grają w tego golfa. Nie zrozumiałem tego, ale jest bardzo wiele pól golfowych na całej Islandii, ogromnej ilości. E, bardzo lubią Eurowizję. W tym roku trochę było napięć, czy, czy Islandia ma wziąć udział w mm -hmm. Eurowizji ze względu na Izrael i w ogóle, e, więc to było troszeczkę takiej spiny. I w końcu wystąpili z absolutnie fatalną piosenką. Wstydziłam się, jak wiedziałam, że ta e, e, artystka tam pojedzie, no, ale już trudno. Muszę przypomnieć, mm. sprawdzę to po naszym nagraniu, bo oglądałam, Okropne. ale nie pamiętam. Więc... Okropne. Ja wolałam już reprezentantkę Polski i bardziej kibicowałam niż Islandii, bo to było dla mnie, dla moich uszu jakoś. Ja mówię, Natalia, mówię do mojej partnerki, Natalia, ja nie mogę tego słuchać. Ona jakoś nieczysto śpiewa, w sensie tam jest coś w tonacji, nie tak, ona fałszuje, A ona mówi. Nie, ona, ona śpiewa czystą. mówi: nie, to ja słyszę, że coś tam jest nie tak. Po prostu nie mogłam się pogodzić, że ta reprezentantka jedzie. Ale, ale tak, że Eurowizja jest dla nich ważnym czynnikiem. Ale oni mają tak, że wysyłają na Eurowizję. Że, nawet rozumiem o tym że wysyłają taką swoją dumę. Czy no to właśnie jest, nie, to jest okay. zawsze ktoś z przypadku. Czyli niby ważny konkurs, ale tak. nie wczuwa się cały kraj, żeby wysłać najlepszego super. Czuwa się, ale czy wysyła najlepszego, to już, już jest Dziwna kwestia to jest. taka sporna. Nie? Ale co oglądają, rozumiem, też jest pusto na tak, ulicach. Tak, to jest pusto na ulicach, to w ogóle nikogo nie ma. Wszyscy tylko wow. siedzą, oglądają Eurowizję. E, no i czy jakie mają jeszcze hobby? Lubią chodzić po knajpach i takie jakieś jedyniowe rzeczy ich rajcują. Jak się otwiera coś nowego, to wszyscy tam no, muszą ujrzeć. Ale jak i się, się otwiera coś nowego, to to jest y, jakieś kuchnie świata, czy to jest kuchnia? Raczej lokalno-islandzka, -islandzka, ale z jakimś takim dziwnym twistem, że okay. oni lubią jakieś takie, wiesz, głowy dorsza w formie chipsów, takie bardzo dziwackie rzeczy, takie niszowe powiedzmy, eee, taki fine dining islandzki mm -hmm. związany z e, jakimiś glonami specyficznymi, czy jakimś tam pyłkiem z łubinu, takiego, tego okay. typu cuda, lubią takie rzeczy, ale też lubią sobie po prostu iść na, wiesz, na amerykańskiego burgera i, i też to jest dla nich spoko, dużo, dużo mam wrażenie, że chodzą na miasto. No, i takie aktywność na świeżym powietrzu, nie? Rowery. To, to, to chyba co wszyscy, nie? tak jak się korzysta z, z natury. No, szczególnie właśnie w tych miejscach, gdzie ten dostęp no. jest tak oczywisty. Nie? Tak. Więc zastanawiam się, bo mówisz o tych różnych jakby ułatwieniach i tych wszystkich miłych rzeczach, no, kto, mhm. które sprawiają, że chcesz tam żyć. Ale oprócz plastiku i sobych wyborów na Eurowizję, to czy są rzeczy, które ci się tam nie podobają? Że myślisz sobie, nie, mogliby to zmienić, albo chciałabyś, żeby było inaczej, albo mhm. po prostu akceptujesz je, ale wiesz, że to jest coś, co wolałabyś się trzymać z daleka. Mm. Ta pauza jest wymowna. Nie, bo staram się po no prostu... Właśnie myślę że tak. nie ma nic. Bo <głos》szukam... <głos》 Chciałabym, żeby było po prostu mniej wiatru. Hmm. Nawet może być zimno, ale nie kurwa nie wieje w twarz w kółko. To, jest, to, to by było fajnie, no ale nie mamy na to wpływu. Chciałabym, żeby wi więcej usług było przetłumaczonych na angielski. Bo jak wchodzisz na stronę szpitala, to, to jak klikasz sobie wersję angielską, to tłumaczy ci takie takie nie, gdzieś tam znaleźć jakiś numer telefonu, a jednak chcesz sobie wejść i na przykład dowiedzieć się, jak jest mammografia po islandzku, a, a wtedy też na przykład Google Translate źle tłumaczy, bo, bo nie jest jeszcze na tym poziomie w języku islandzkim. Więc te. To ten dostęp do usług czasami jest utrudniony przez to, że nie da się go przetłumaczyć na angielski, a ja nigdy nie dojdę do tego poziomu y, gadania po islandzku, żeby się i medycznym islandzkim interesować, i biurokratycznym, jakby to w ogóle nie mam nawet takiej ambicji. Więc to zawsze będzie dla mnie problemem. Poziom szkół jest taki sobie, bym powiedziała, y, bo oni się raczej skupią. Na przykład jest takiego na Islandii, czego też nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć i zrozumieć, że oni nie czytają ze zrozumieniem, tylko uczą się czytać na czas. Że mają jakieś tam w drugiej klasie czy w pierwszej klasie, że musisz się. Zmieścić że masz tam nie, Ale minutę? Tak, czytać na głos na czas? No. Okej. Okay. Nie, 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 nie wiem, gdzie tam jest w stanie ze zrozumieniem. No, bo nie, Bo ja ma. Też mogę na czas przeczytać Nie, no coś na coś czas. Czytanie. Ile dziecko jest w stanie w jednym tam minutę, czy w ileś przeczytać słów na czas? Okej, okay. może to chodzi o dykcję? Nie, mam pojęcia. Nikt mi nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. To jest po prostu jakaś archaiczna jeszcze metoda, i to jest te podręczniki i te teksty, które oni czytają, też są bardzo stare, w ogóle takie wiesz, sagi po prostu wręcz. Znaczy bez przesady, nie jakieś tam o wikingach, ale tak bardzo, bardzo stare teksty, takie z lat tam 60. i 40. czasami. Eee, więc też poziom szkół jest taki, powiedziałabym, eee, no ta matematyka też, ale no, z drugiej strony mamy nasze wspomnienia ze szkoły polskiej, tak? Kiedy faktycznie się duży kładzie nacisk na tempo tej nauki tak. i na to, co dziecko musi umieć, tak. tak na blachę po prostu w konkretnym etapie edukacji. Tutaj raczej tak nie ma i bardziej tak folgowane mają te dzieci, nie? Więc też może dobrze z drugiej strony. A jak myślę o tym, co bym chciała, żeby Islandia miała, to chciałabym, żeby był pociąg pomiędzy lotniskiem w Keflaviku a Reykjavikiem. To jest moje marzenie, żeby nie musieć jeździć tą trasą samochodem i żeby po prostu dało się tam jechać pociągiem, to był super. I chciałabym, żeby i to się też nigdy nie spełni, żeby nieruchomości były tańsze, to jest niemożliwe. A i jeszcze gdybym mogła, to byłoby super, gdyby było więcej właśnie takich miejsc, gdzie możesz sobie kupić owoce i warzywa na wagę. To to, by było to się przyjemne. może zmieni. No. to to możemy gdzieś tam, bo z tam większością rzeczy się tym. trzeba po prostu pogodzić, nie? Że jakby wybierasz miejsce do życia i kumam, że są ludzie, którzy narzekają, że jest im zimno. No to się kurwa trzeba cieplej ubrać, jakby kumam, że każdy ma inny tak. swój, y, y, idealną temperaturę, w której się czuje najlepiej, więc tam sobie ktoś rozkręci w domu, ktoś inny woli chłodniej, robią sobie przeciągi, ale nie, nie wydaje mi się, że to powinien być argument za tym, żeby wyjeżdżać z jakiegoś kraju, który daje ci bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo edukacji twoich dzieci, czy też jakiejś takiej przynależności do kraju, który jednak trzyma się z daleka od jakichś niesamowitych pomysłów, które niektóre kraje teraz mają, nawet takich po prostu rasowych, takich, wiesz o co chodzi. I jak ktoś mówi, że jednak zjeżdża do kraju, bo jest mu zimno na Islandii, to tak sobie myślę, że życie jest za krótkie, żeby jednak dopasowywać swoje miejsce do życia tylko do tego, że gdzieś jest ciepło, a gdzie jest zimno. Nie? Że ten taki bilans zysków i strat jednak dużo ludzi trzyma tam, mimo tego, że też nie cierpią na przykład tej pogody, bo się w niej nie wychowywali, ale nadal wiedzą, że tu, tam po prostu mają dużo lepsze życie. Jest Polsce... dużo ludzi, którzy wraca do Polski i później wracają z powrotem na Islandię. Bo... No bo w Polsce nie docenisz pogody, bo i tak wszyscy wokół no mają narzekać. Też, ale no to docenisz, będzie ład, ładna pogoda i co z tą pogodą zrobisz, jak nie będziesz miała czasu nawet wyjść po pracę, bo będziesz zbyt zmęczona pracą. Nie? To jest też, tak. że są ludzie, którzy tęsknią za pewnymi rzeczami z Polski Ym... i ja to rozumiem, to jest faktycznie jakiś, jeżeli się wychowujesz w jakimś kraju, jeżeli czujesz się na przykład, ja cię nie, nie czuję w ogóle złączona z Polską w taki patriotyczny sposób. I, ale wiem, że ludzie, którzy byli wychowywani w inny sposób, albo którzy byli wychowywani w innym w województwie, tak mają um, i, i tęsknią za jakimiś rzeczami związanymi z Polską, właśnie, czy, czy za swoimi znajomymi, czy ze swoją rodziną, czy jakimiś taką rutyną wakacyjną, na przykład, i wracają do Polski, ale to już nie jest ta sama Polska, co przed wyjazdem hmm, To jest to też pierwsze, ta wyidealizowana Polska. wyidealizowana, bo nie pamiętasz tych złych rzeczy, które Cię denerwowało w stylu korki, usługi publiczne, jakieś takie rzeczy, które Cię denerwują w Polsce. I wracają skąd przyjechali, bo nie mówię tutaj tylko o Islandii, tylko o też o moich znajomych, którzy mieszkali w innych krajach i myśleli, że dobra, już teraz jest pora wrócić do Polski, będę miała lepszą pracę, bo tam gdzie przebranżowiłam się czy coś. I życie w Polsce jest tak odrębne od tego luzu, który e, chyba tempo życia jest po prostu inne. I też dostęp do tego, że jednak w, na Islandii nie masz dostępu takich do mediów, e, żeby zrozumieć wszystkie dramy, które się dzieją na scenie politycznej e, i nie tylko, to tam nie mam tak. To jest taka dieta medialna, nie? że jakby ja celowo nie googluję codziennie tego, co się dzieje w Polsce i celowo nie czytam gazet, żeby nie wprowadzać sobie tej nerwówy. Ale pamiętasz na przykład, jak się przeprowadziłaś, że były takie rzeczy, które było ci trudno, nie wiem, przestawić się, albo właśnie choćby ta, czy ta pogoda, czy ten, yy, to jak działa twój dzień, kiedy jest właśnie przez cały dzień ciemno, że myślałeś sobie, że okej, okay, to będzie dla mnie wyzwanie, a teraz już na przykład nie jest? Czy wjechałaś tak, nie wiem czy optymistycznie, ale może właśnie z tą akceptacją mm -hmm. w tą Islandię? Jest przecież dobra, to jest nowa rzeczywistość, ja po prostu się do, do, dostroję do tego. E, jest taka książka, która mi bardzo pomogła przed emigracją, się nazywa e, Żyć szczęśliwie w innym kraju? Jak mm. żyć szczęśliwie w innym o, kraju? Fajne. I przeczytam ją sobie tak po prostu. Ona, to jest też stara książka i też myślę, że nie była aktualizowana od tego czasu, ale ja bardzo dużo, już nie pamiętam o czym ona była, ale pamiętam, że mi dużo rzeczy zaklikało wtedy w głowie. Jak się przeprowadziłam, to faktycznie na początku było mi chłodno cały czas, mimo tego, że był maj, bo byłam prosto z tego maja wyjęta tutaj, w którym było już 30 kilka stopni w Warszawie. Tam na początku maja, to było to, to z 7 lat temu. Więc w, przyjechałam tak, jakby. Jeszcze się tam zaczynały dopiero pojawiać pąki. Liści na drzewach. Dopiero jeszcze nie wszystkie były rozkwi rozkwitnięte. Ja Przeżyłaś drugi tego, raz wiosnę, zresztą Dokładnie. To, jest miłe. to było bardzo fajne, bo jak wyjeżdżałam z Polski, to pachniało bzem wszędzie. A najstarszy jeszcze bez się nie otworzył, bo otworzył się dopiero w lipcu, więc miałam dwa takie sezony to było ekstra. Ja jestem dobrze przystosowana i do spania, kiedy jest wiecznie ciemno i kiedy jest wiecznie jasno, i jestem w stanie zasnąć po prostu przy otwartym. W ogóle nie muszę mieć zas zaciemniających zasłon ani, ani maseczki, jestem w stanie po prostu iść spać. Moja córka tak samo już nie, absolutnie nie ma wiesz, nie, nie ma takich ciemnych zasłon u siebie w pokoju, tylko jakąś tam zwykłą ruletę. I ona po prostu już. Bo ciężko jej było na początku powiedzieć, że już jest noc, bo ona mówiła, że patrzyła za okno i mówi, ale nie ma jeszcze nocy. I musiałam jej wyjaśnić, że jesteśmy nie? na Islandii. I tu są trochę inne zasady. I wczoraj, jak wylądowałam w Warszawie, to też byłam zdziwiona, że była 20, a tam 30, już się było ciemno. Że to pierwsza 21, i myślałam sobie, co jest? Przecież jak jest ciemno i jestem w Warszawie, to wypatruję zorzy polarnej. Bo u nas, jak jest ciemno, to jest zorza polarna, więc trzeba jej tam gdzieś tam wypatrywać. Więc to jest... Mój mózg ciężko przeskakuje pomiędzy jednym tematem a drugim, zwłaszcza jak teraz jeździłam do mojej dziewczyny w tej weftę, Teraz, jak się przeprowadzi od to już nie muszę latać do Polski. Ale tak co tydzień jeździłam i jedną nogą byłam w Polsce, gdzie już było trochę cieplej, wracałam do siebie na Islandię, gdzie już było zimno. I znowu jechałam do Polski, gdzie musiałam wziąć inne ubrania, i wracałam do siebie, gdzie był śnieg. Ze śniegu jechałam do Polski, w której były już liście, i już miałam takie, przysięgam, jak z, z jednej planety na drugą. Yy, I chyba do wszystkiego się udało mi łatwo tam dostosować. No. Po prostu się cieplej ubieram. To jest bardzo dobra rada w ogóle. Ja też uważam, że jak jest ci zimno, to się ubierz. No, gorzej Gdy... jest z drugą stroną. No, tak. kiedy jest ci za gorąco, to się ubierz. Tak, przegrzewanie też w ogóle nie jest za dobre, tak. a taki chłód w domach. Ja, ja zawsze promuję, że no. jednak jak jest chłodniej i jesteś w, jest zima, to się ubierz ciepłe, sieć tak. w swetrze. Trudno, żebyś chodził, chodziła mm -hmm. w gadkach, kiedy, tak. kiedy jest ci zimno. No, no nie, bardzo mocno gdzieś mm -hmm. tam wierzę w to. Ale no właśnie, ta, ten luz. Ta przyroda, też wiesz, jakby tutaj w, tym, w tej serii rozmawiam często o mieście, ale przez to, że Reykjavik jest mały, mm -hmm. to mam poczucie, że... Mówimy o całym się... kraju. Tak, że jakby no. mieszkanie w Reykjaviku to jest też mieszkanie w całym kraju. Nie masz takiego poczucia, że jakby nie trochę korzystasz tak. z samych jakby atrakcji miasta, tylko to trochę... życie jest też w naturze, nawet jeżeli jesteś miastowa. No, trochę tak jest. Znaczy, to jest super w Reykjaviku, że faktycznie masz wyjście z miasta już do natury w ciągu 20 minut. W zależności od Fajne. tego, w którym kierunku. Nawet w, w mieście masz wodospady, w niektórych parkach masz, wiesz, po prostu jakieś skały lawowe, możesz sobie z psem iść gdziekolwiek chcesz, czy nad wybrzeże. Czujesz tę naturę cały czas. Zwłaszcza, że budownictwo jest dość niskie. Nie masz takiego w Warszawie, że wychodzisz na ulicy i nie możesz sobie popatrzeć na horyzont, co jest, wiesz, a, bardzo daleko od, od ciebie. Jednak ten horyzont masz zablokowany miesz mieszkaniami, budowlami i tak dalej. A w Reykjaku masz tak, że jak wychodzę z klatki, to mogę bardzo daleko spojrzeć, mam przestwór, po prostu, wiesz, na port i na górę. W drugi, jak pójdę z drugiej strony, to mam widok na ocean, który też jest, nawet czasem widać lodowiec, który jest oddalony, od, jak jest dobra widoczność, bo jest, nie ma chmur i w ogóle. Tam on jest 250 kilometrów i jesteś w stanie po prostu zawiesić sobie na nim wzrok. No To jest mega relaksujące. Plus to, że możesz faktycznie brać samochód i ja nie wiem, jadę wybiegać psa, to nie chcę mi się z nim gdzieś tam chodzić po mieście, tylko jadę 20 minut i jestem na górze jakiejś, przy jakimś strumieniu, przy wodospadzie, nie? I nie muszę się w ogóle wysilać, żeby nawet wybierać takie miejsce, bo jest ich po prostu pełno dookoła. I Reykjavik jest jednocześnie Islandią jednocześnie, wiesz, stolicą i trochę się faktycznie tak po macoszemu traktuje te inne duże miasta, że to jednak na, no to są małe miasta. No właśnie chciałam powiedzieć, jak duże są te miasta. No to są mieścinki, no. <grystanie> Ale też użyłaś takiego stwierdzenia, że jeździłaś między jedną planetą a drugą planetą, że w sensie, się wiesz, między światami, a Islandia, mam wrażenie, jest trochę postrzegana jak taki inny świat. Mhm. Czy masz tam poczucie, że jesteś na... Jakby może, jak, może jak pierwsza raz tam przyjechałaś, że stydzisz, że wlądowałaś w ogóle w jakimś innym uniwersum, gdzie sam tak. obowiązują inne zasady i przyroda działa w ogóle według mm -hmm. jakiegoś innego zegara. Tak, Miałam, zwłaszcza, że jesteś w stanie jechać e, trasą tą jedynką, ponieważ istnieje tylko jedna trasa dookoła Islandii. E, I jak przejeżdżasz tą, tą krajową jedynką, to w ciągu 10-15 minut jesteś w absolutnie innym, e, innym krajobrazie, In, że Jezus. Przejeżdżasz jest, nie wiem, jedziesz sobie księżycową powierzchnią, gdzie są tylko czarne kamienie dookoła ciebie, nic więcej i góry. Później przejeżdżasz nagle się pojawia mech i takie, ja to nazywam cycki, takie w szczególny sposób uformowane formacje lawowe, które są pokryte zielonym mchem i wyglądają jak takie cycuszki, jak, takie, albo jak jajka wielkanocne, takie no. przykryte trawką. Później jedziesz chwilę dalej i znowu się robi, nie wiem, inny in kolor skał i jakieś takie pofalowane struktury z, z wulkanu. Później wjeżdżasz, i nagle jest lodowiec. I, I masz za każdym razem, za każdym zakrętem, masz coś, co jest, cię zadziwia i te kolory skał i te faktury w ogóle, to w jaki sposób działa mm, nawet ta wilgotność i jakie chmury powstają nad Islandią, też jest kompletnie inne. Więc to jest coś, co tam doświadczasz różnych unikalnych rzeczy, których nie ma nigdzie indziej, łącznie z tym zapachem ciepłej wody, który jest siarkowy i ja, ja, ja to kocham, nie? Jeszcze Natalia się nie przyzwyczaiła, ale jak jedziemy, on mówi, o jest ale śmierdzi. Ja, ja już wtedy wiem, że to jest po prostu zapał domku, nie? Bo Islandia pachnie już dla mnie takim pomieszaniem siarki z, z czystym powietrzem, nie? A I za tym to... panem z wełnianym I, swetrem. I tak, i wełniany, wełnianym swetrem, ale jak teraz przyjechałam do, do, do Warszawy, no to już mi się gorzej oddycha i już czuję w gardle, nie? Nawet jak piję wodę, to nie wiem, czy ty też tak masz napić teraz wody? Dobrze, zrobimy test. Jaki smak czujesz? Jakbyś miała od... Gdyś była tą taką na konkursie kawową. E, z wodową. Tak, są, istnieją tacy ludzie. Wiem, ja bym nie była chyba dobrą. Może inaczej. Woda dla mnie nie ma smaku, dopóki nie napiję się dobrej wody, źródlanej z butelki jakiejś takiej okay. lepsiejszej, no. w którym się sobie... Boże, jaka no, pyszna woda, woda, woda. I ostatnio miałam taką sytuację, że napiłam się wody u mojej znajomej i ja mówię, pyszna woda! Ale w ogóle zdziwiam się, że to powiedziałam. Mm -hmm. Jakby co to znaczy? niech po prostu pije wodę. Ona mówi, a to ciekawe, bo przywiozłam ze źródła z, z, z koło mojego domu. Wow. Myślałam sobie, wow, kurczę, no. mam jakiś, czułam, że mam jakieś... Wyczułam, że to? jednak coś tam wyczułam, coś tam ale kumam, że jak pijesz tę wodę, to jest dla ciebie taka... Jest okropna. Okay. W sensie, myślę, że z... kamieniują mnie za to w internecie, ale woda w prostu <grym> jest obrzydliwa. Nie wiem, jak mogłam 25 lat pić tę wodę i myśleć, że jest OK. Znaczy, ja nigdy nie byłam wielką fanką wody. Nie? Jakby teraz wiadomo, że hip... jakoś hiperbolizuję tak, to, że tak. nie piję wody. Ale ona ma taki... To będzie tytuł tego odcinka. Pana. Ona jest jakaś sensorycznie dziwne daje uczucie, bo ona jest taka obklejająca w usta dookoła i ona jest taka słodko, kurwa ciepła. Nie, nie jestem w stanie, ona nawet jak jest zimna, to jest ciepła dla mnie. I daje taki... To jest bardzo interesujące. Mm. Ale lepka woda jest też ciekawym konceptem. Jest, nie wiem, ona mnie odrzuca, ona smakuje jakby była w plastiku, w plastiko... I, to, I to nie jest to, żeby nie było, że to jest niedobra woda. Ona wszędzie tak smakuje. Z kranu w Olsztynie, gdzie też jest wybitna woda. Łódzka kranówka, wybitna woda. I też smakuje po prostu takim, jakby była sztuczna, jakby była stworzona przez człowieka, a nie przez naturę. Nie umiem tego wyjaśnić. Starą rurą po prostu. Tak, ale na przykład ja mam też poznać na wodę w domu, w sensie w, na Islandii, bo mamy coś, ten budynek jest bardzo stary, tam z lat 60 czy 50 i on się tam coś, z, po prostu robotnicy źle zrobili, bo jeszcze powiem, że nie było pol, polskich Dokładnie. hydraulików, więc pomieszali wodę ciepłą z zimną. I te rury są tak blisko siebie, że woda ciepłej, ciepła rura grzeje te, w której płynie zimna. Więc ta zimna nigdy nie jest tak zimna, jak powinna być, bo na Islandii mhm. mamy ogólnie tą zimną wodę, ona idzie z lodowca. Ciepła woda idzie po prostu z podziemi i, i wali jajkiem. I u mnie ona nie wali jajkiem, co prawda, bo się miesza z tą zimną, ale nie jest tak idealnie taką islandzką wodą, którą jak ludzie wiesz, wracają, to mówią: O, ale tak, tam jest taka dobra woda. Ale jest, i tak jest pyszna, bo nie ma smaku. Tylko smaku jak. Nic, czyli jak wo, płyn, po prostu nawadniający, ale wiesz. Natomiast woda w Polsce jest jakaś taka, czy ktoś mi może to wyjaśnić, by skąd się bierze to uczucie takiego, cie, uczucie ciepła, mimo tego, że to nie jest doznanie sensoryczne. chciałabym być tą osobą, która odpowie na to pytanie. O, i na, o, no, o czy, to jest ciekawe. Zasysać ci, zasysa ci nie, boki, nie, boki języka, jaki smak one, kwaśny nie, chyba? Nie wiem. Słodki na czubku języka, gorzki z tyłu i kwaśny powinien być, reagować na boki. I mi te boki, nie wiem, już musimy skończyć ten temat, bo będę teraz googlować a jak się pije wodę na islandii z kranu czy okej okay. po prostu no ze strumienia z wodospadu możesz sobie nabrać w butelki i, i nie ma w ogóle ona żadnej różnicy takiej wiesz ymm, ymm, y, w jakości minerałów o zawsze jest dobra ale właśnie tak poprawię to co powiedziałam że w sumie islandia nie jest innym światem tylko jest innymi światami to prawda to jest chyba ekstra no więc jestem wieloma. ciekawa jakie są twoje ulubione miejsca no właśnie dlatego nie chcę tego ograniczać do samego Reykjaviku, tylko może być powiedzmy Reykjavik i okolice. Mm -hmm. dowolny, dowolny promień mm -hmm. tutaj możesz wybrać. Jeśli chodzi o miejsca, no musimy coś gastronomicznego, mm -hmm. chociaż jakieś jedno. E, przyrodnicze i jakieś kulturalne atrakcje. Co byś powiedziała, że są takie, że to są rzeczy, które, no widzisz, z jednej strony poleciłabyś komuś, kto przyjeżdża, ale też takie rzeczy, które dla ciebie są fajne na co dzień i po prostu też Dobra. do nich wracasz. Jedzeniowe Eee, pff, e, w, e, bardzo fajne szklarnie w Lidheimar. Tam trzeba rezerwować sobie miejsce, co prawda, zanim się tam przyjedzie. To jest tak z półtorej godziny od Reykjaviku. właśnie na tej drodze, gdzie jest um, Geysir i, i to są najbardziej ten, takie znane atrakcje. I to są szklarnie, które hodują własne pomidory i mają tam milion po prostu gatunków tych pomidorów, i tam mają własne zapylacze, które latają i zapylają te kwiatki pomidorowe, i tam jest wszystko w menu od A do Z pomidorowe z fajne. ich y, upraw. I łącznie z szarlotką pomidorową i sernikiem pomidorowym, no więc wszystko cuda są. I wszystko jest wyborne. Czyli też klanie Friedheimer Z wiku z gastronomicznych, nie wiem, czy to jest coś takiego, co bym tak, z, wiesz, z, z ręką na sercu poleciła. Naprzeciw, naprzeciwko tego słynnego kościoła Helgrimskirkia jest restauracja ROK i w tym roku ja pracowałam i tam było zawsze pyszne jedzenie, takie właśnie, żeby spróbować takich islandzkich mhm. przysmaków, to tam Taki czarny budyneczek z mchem, na, na, z trawą na dachu. Jakie tam były jeszcze kulturalno-przyrodnicze? Mhm. To kulturalne w Reykjaviku, łamane na przyrodnicze w Reykjaviku, to bo zawsze polecam flyover Iceland, czyli takie te doznanie, lecenia awionetką nad Islandią, wybitne. Uuu. Ja zawsze piszczę i macham nogami. i ile, Ja wam tam chyba osiem razy i zawsze mi się podoba tak samo. I a żeby gdzieś blisko gdzieś zobaczyć yy, Reykjaviku, to bym chyba albo polecała półwysep Snæfellsnes który jest nad yy, jakby tym cyplem Reykjawickim i to można taką sobie wycieczkę zrobić w jeden dzień, objazdową tego, tego półwyspu, tam jest pięknie. I Są foki i w ogóle, wiesz, krajobraz no, krajobrazy z tej ziemi, bardzo polecam. A jeżeli w, w stronę już lotniska, to bym um, za, była za Krysówikiem i, i takimi skałami dymiącymi, termalnymi, to, to żeby sobie to zobaczyć, to jest też taka Islandia w pigułce. A czy Islandia ci się nudzi albo powszednieje ci to czasem? Trochę mam już tak, że nie chce mi się wychodzić z samochodu na e, wodospady, które już widziałam i nie czeka mnie tam nic specjalnego, więc czasami już nie wychodzę, jak kogo, kogoś zabieram za, za, za ze sobą, czy moich rodziców, czy, czy właśnie teraz z Natalią, e, ale nie, nie poprzedniej. bo w każdą porę roku wygląda inaczej. A co takiego jest, co cię tak nieustannie zachwyca, że jakby widzisz to, widzisz to po raz kolejny i masz takie, o, myślałam mm. o zorze, ale to jest moja jakaś projekcja. Zorza <laughs> też. Ale chyba zachody słońca w lato, kiedy one nie są zachodami tak naprawdę, tylko tak się muskają góry i te faktury, i kolory e, takiego od pomarańczowego po jakieś taki niesamowite czerwone. E, natomiast zachody słońca w e, zimę są takie fioletowo-różowe, jak takie pantonowe kolory sprzed kilku lat. Ale jest przepiękne, to jest to się nigdy nie znudzi. To opisz jeszcze. Norej już to uściślimy, mm -hmm. w trzech słowach. Przytulny. Rybacki. Yy, rybacki. I spokojny. Pisałam sobie, że wietrzyny. <grym 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 nie, to tak budynkami nie? aż tak nie, poza miastem. Fajnie, no. rybacki, spokojny. No, słuchaj, ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim, jestem bardzo ciekawa, co mi na to powiesz. Hmm? Jeśli nie Reykjavik, to. Nic. Chyba, że jakaś taka miejscowość w właśnie. Isa albo Egilstadir, jakieś takie miejscowości, które są niby duże, ale nadal małe, ale chyba naj, najchętniej bym w Isa zamieszkała gdzieś, w, gdyby Helena nie chodziła do, do szkoły, czy tam do przedszkola i trzeba by było jednak mieszkać gdzieś w mieście, gdzie jest ta edukacja dostępna, no to, no to na Fjordach bym mieszkała. No a jeśli nie Islandia, to też nic? To chyba bym poszła w Norwegię wtedy. W Norwegię. I myślisz, że to jest coś, co... Gdzie kiedykolwiek interesowało? Czy nie, nie, dopóki, nie, nie. jakby okoliczności życiowe nie, cię dopóki, nie wywalą? Stąd, dopóki mnie to... nie, nie wyrzucą i nie wiem jakiejś ekstradycji czy coś tam, to absolutnie zostajemy w Islandii. A, ale gdybym musiała, bo Islandia by się zapadła pod ziemię w wyniku wulkanicznych trzęsień ziemi, to wtedy Norwegia. Nie Albo Nowa tego. Zelandia. Nowa Zelandia też mi się marzy. Tak, mi się wydaje, że podobnym kluczem. Szukasz. No, widokowo no, <laughs> tak, ale też y, poczucie humoru lubię nowozelandzkie, język lubię, w sensie ten akcent, y, to by mnie rajcowało. No? się bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To było super miłe. Ja wybieram się na Islandię w takim razie y, koniecznie. Sprawdzę, sprawdzę, czy mówisz prawdę, nie rzutuję. <laughs> to było super i szczycić wspaniałych kolejnych wielu lat na Islandii. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień!